Bardzo dziękuję za zaproszenie, szczególnie panu Bogdanowi, który tutaj bardzo z zaangażowaniem serca i z Ducha Świętego walczył o to, żeby udało nam się dzisiaj tutaj spotkać. Nie było to proste, bo tutaj trzeba było dograć wiele rzeczy, między innymi tę odległość, którą musiałem pokonać z Poznania do Jarosławia. To jest prawie 700 kilometrów. No i jak to zawsze w takich sytuacjach bywa, wiele trudności. Ale cieszy mnie to, że was tutaj tyle przyszło. Tak sobie myślę, im mniejsza sala, tym więcej przychodzi na spotkania, bo z reguły jak są trzy razy większe obiekty, to tak 20-30 osób, a tutaj was już jest chyba z 200, więc to 130, no to tak, po tylu kilometrach to się podwójnie widzi. Także cieszę się, bo to jest piękny znak, że te sprawy, o których mówimy, chcemy mówić, są dla was ważne. I tak jak tylko tu przyjechałem, podszedł pan dziennikarz i zadał właśnie takie pytanie, po co poruszać takie tematy? Dlaczego istnieje taka potrzeba, żeby ściągać księdza tyle kilometrów, żeby mówić o seksualizacji i demoralizacji dzieci i młodzieży? No, wydaje mi się, że chyba nie ma wątpliwości, że to jest temat bardzo na czasie, że zostaliśmy jako pokolenie podstawieni pod ścianą, czyli pod koniecznością bardzo konkretnego działania tej właśnie materii ochrony niewinności dzieci i młodzieży. Jesteśmy bez wątpienia pierwszym pokoleniem, które musi się zmierzyć z zadaniami, których wcześniejsze pokolenia właściwie nie musiały podejmować. Dlaczego? Bo dzieci i młodzież jednak były pod jakąś ochroną. Istniało w człowieku jakieś wewnętrzne przekonanie, że są pewne sprawy, których nie wolno czynić dzieciom, jak na przykład krzywdzić albo wprowadzać właśnie w sferę związaną z seksualizacją dzieci i młodzieży. Dzisiaj właściwie mamy już wszystko postawione na głowie, a więc to, co jeszcze ileś lat temu było nie do wyobrażenia, dzieje się na naszych oczach i co więcej, stoją za tym konkretne instytucje albo autorytety. Dość powiedzieć, że dzisiaj pierwszą przestrzenią, w której dokonuje się seksualizacja dzieci, jest często szkoła i że ci, którzy na przykład korzystają z mass mediów, szczególnie z telewizji, z internetu, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że bardzo łatwo jest trafić na tego rodzaju treści, które zostały stworzone z myślą o dzieciach i młodzieży. A więc tworzy się celowo pewnego rodzaju materiały dla dzieci i młodzieży, które równocześnie wprowadzają je w przestrzeń, no niestety bardzo dla nich nieodpowiednią, niewłaściwą, wręcz niebezpieczną. I wielu rodziców, ale także nauczycieli, wychowawców zadaje sobie pytanie, co możemy zrobić? Czy mamy stać biernie z założonymi rękami i udawać, że nic się nie dzieje? Może będziemy myśleli, że problem sam się rozwiąże? Albo może, jak niestety, wielu będziemy tacy uśpieni i myśląc, nas to nie dotyczy, naszej społeczności tego nie dotyczy. Ja bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem, bo bez wątpienia mieszkacie w wyjątkowej części Polski, gdzie wiele zagrożeń jeszcze nie nastało. Z jakich przyczyn, to o tym jeszcze będziemy sobie mówić. Ale bez wątpienia jest tutaj o wiele łatwiej wychowywać dzieci i młodzież i uchronić je przed licznymi niebezpieczeństwami, niż ma to miejsce na przykład tam, gdzie pracuję na co dzień. Ja sam pochodzę, można powiedzieć, niemalże z tych stron, bo z Krynicy Zdroju i wniosłem w przestrzeń Wielkopolski, w której jestem już przeszło 20 lat, wniosłem przeświadczenie, że no, są pewne właśnie sprawy, przestrzenie, które nie wypada wprowadzać dzieci. A tymczasem okazuje się, że jest tam jakieś wielkie zaślepienie. Że w momencie, kiedy próbujemy uwrażliwiać rodziców, choćby właśnie na te kwestie demoralizacji dzieci, czy przestrzegać ich przed różnego rodzaju zagrożeniami obecnymi w mass mediach, w kulturze, to oni ciągle jeszcze tkwią w przeświadczeniu, a no tak, ksiądz wszędzie widzi diabła. I to tylko pokazuje, jakie jest dzisiaj zaślepienie ludzi. Albo ich sumienia już są tak zniszczone, wypaczone, że oni nie są zdolni do tego, by zobaczyć tego, co jest złe. Jest to niestety owoc odchodzenia człowieka od Pana Boga. Ale w momencie, kiedy człowiek odchodzi od Pana Boga, no to wchodzi w inną przestrzeń. Przestrzeń działania złego ducha. A jego pierwszym celem będzie wmówić człowiekowi, nic się nie przejmuj. Tak mam być. Wszystko jest okej. Wystarczy, że stanie za tym jakiś autorytet, jakiś profesor, jakiś lekarz i powie, tak, jest to dobre dla waszych dzieci. Żeby na przykład dzieciom w przedszkolach czy w pierwszych klasach szkoły podstawowej robić zajęcia z jakiegoś rodzaju inicjacji seksualnej. I rodzice myślą, no to jeżeli tak powiedział nauczyciel, profesor, lekarz, to znaczy, że
tak właśnie ma być. I problem tylko polega na tym, że natura człowieka, natura dziecka nie jest taka prostolinijna, jakby to wynikało z obietnic czy oczekiwań tych pseudoautorytetów. I przede wszystkim nie jest tak, że człowiek podporządkuje sobie ludzką naturę, która została stworzona przez Pana Boga. To jest myślenie życzeniowe, ale to jest też samo oszukiwanie się, że my możemy sobie myśleć o człowieku, że można z dzieckiem zrobić wszystko i nie będzie miało to wpływu na jego dorosłe życie. No niestety właśnie coraz więcej rodziców przekonuje się, jak wielką krzywdę wyrządzono dzieciom, nieroztropnie wprowadzając je w przestrzenie, które są dla nich zakazane, złe, szkodliwe. To widać już na zachodzie Polski, to widać w Polsce centralnej. Tutaj, jak powiedziałem, jeszcze z dziećmi jest o wiele lepiej. Może już pewne sprawy, sygnały są zauważane, ale na pewno nie jest to tak widoczne jak w tamtych częściach Polski. A na pewno jest to widoczne za granicą. I dlatego też potrzeba, żebyśmy się dzisiaj wyrwali z takiego otępienia, z takiego marazmu, z obojętności i potrafili działać, myślę, że w waszym przypadku prewencyjnie. Bo w innych częściach Polski powiedziałbym, że już to jest ten etap, gdzie trzeba podjąć konkretne środki lecznicze. Tutaj jeszcze zadziałamy prewencją. I tak jak powiedziałem, dobrze, że was tutaj tyle jest, bo to oznacza, że czujecie, że problem istnieje i że on może nastąpić także tutaj, w tym miejscu. Tylko jeżeli on nastanie, to już jest, można powiedzieć, za późno. Za późno na to, żeby ratować 100% tego, co da się ratować, tylko właściwie będzie zbieranie resztek. Albo ocalić tych, których jeszcze nie dopadło to zepsucie. W wielu przestrzeniach, gdzie bywam proszony, to już jest właściwie pozamiatane, mówiąc tak bardzo potocznie. I nauczyciele, i rodzice wiedzą, że po prostu straciliśmy jakieś pokolenie. To są słowa, które najczęściej słyszę od nauczycieli w niektórych częściach Polski, że my tu już właściwie nie mamy z czym iść do dzieci, do młodzieży, bo nie mamy z nimi żadnego punktu spotkania. To są ludzie, którzy nie uznają autorytetów, już całkowicie zniszczeni, często tacy, którzy uciekli w jakiegoś rodzaju używki, jak to ktoś powiedział słusznie, poniekąd stracone pokolenie, ponieważ oni nie znają nawet drogi wyjścia z tego problemu, którego są też świadomi. Są to bardzo nieszczęśliwe dzieci, młodzi ludzie, no dla których często tym jedynym rozwiązaniem ich problemów są próby samobójcze albo wprost samobójstwa, jeśli nie ucieczka w różnego rodzaju używki. Tak więc spotykamy się tutaj właśnie po to, żeby postarać się uwrażliwić na to wszystko, co może spotkać także wasze dzieci, a jeżeli jeszcze dodatkowo uzmysłowimy sobie, że żyjemy w dobie globalizacji, czyli zdajemy sobie sprawę z tego, że przez telewizję, czy internet, czy przez pewne prądy, które mają miejsce w kulturze i które obejmują wiele krajów świata, że to wszystko oddziałuje także na nas samych, na nasze dzieci, na nasze myślenie, to tym bardziej musimy stać się współodpowiedzialnymi za kwestie ochrony dzieci i młodzieży. Moja obecność tutaj też jest owocem niezliczonej liczby rozmów, które prowadzę z rodzicami, z nauczycielami, wychowawcami, ale głównie z rodzicami, którzy zwracają mi uwagę na pewne problemy, które niestety pojawiają się w przypadku ich własnych dzieci, często dzieci, którymi się opiekują. I ci ludzie już są często bezradni. Mówią, proszę księdza, choć mi się wydawało, że mnie nic nie zdziwi w kwestii na przykład moich dzieci, tak niestety dzisiaj muszę powiedzieć z całą pewnością, że ja jestem na to za głupi. Ja już po prostu nie wiem, co robić. Ludzie odczuwają dzisiaj potężną bezsilność. I tak jak jadąc tutaj, rozmawiałem dzisiaj przez telefon z pewną matką, która jest Polką, mieszka w Belgii od wielu lat i wychowuje swoje dzieci z mężem, który jest cudzoziemcem. I ona mówi, że ja po prostu modlę się, Panie Boże, zabierz mnie z tego świata, ja chcę umrzeć. Ja się nie martwię, co będzie z tymi dziećmi, ja po prostu mam dość. Bo to wszystko, co dzieje się z dziećmi, to jest, jak powiedziałem, zupełnie poza naszymi wyobrażeniami. I ta matka, będąc wzywana do dyrekcji szkoły, do której chodzi, z kolejną sprawą, aferą i tak dalej, ona zadaje sobie pytanie, i co się jutro stanie? I w jakiej sprawie jutro będę musiała pójść do szkoły? Co znowu wywiną moje dzieci kolejnego dnia? Tak więc dobrze, że jesteśmy czasem bezsilni, że w końcu widzimy, że to, co ludzkie zawiodło, i że najwyższa pora spojrzeć do góry na Pana Boga, którego jako społeczeństwo już dawno
odsunęliśmy, bo pomyśleliśmy sobie, że on jest nam niepotrzebny, nieważny, że mamy jakąś tam pseudowolność, że mamy zabezpieczony but materialny, że jest nam o wiele lepiej niż było jeszcze ileś tam lat temu i że nie ma potrzeby, żeby się modlić. Dobrze, że Pan Bóg dopuścił do takiej sytuacji, chociaż to brzmi może niezbyt dla nas komfortowo, bo wiemy, że ta sytuacja jest trudna, w wielu wypadkach tragiczna, ale może ona ma być swego rodzaju wstrząsem. Wstrząsem dla naszych sumień, dla, właśnie jak powiedziałem, wyrwania nas z takiego marazmu, przede wszystkim duchowego, i żeby nas rzucić w końcu na kolana. Żebyśmy uwierzyli w to, że Pan Bóg dał nam narzędzia poradzenia sobie nawet z najtrudniejszymi sprawami, jakie nas spotykają, z jakimi dzisiaj po ludzku sobie nie możemy dać rady. I dzisiaj Pan Bóg przychodzi do nas z bardzo konkretną obietnicą, nadzieją. I jakby ktoś szukał miejsc, tutaj ci Państwo stojący, tu są dwa wolne miejsca i tam jest jeszcze trzecie, bo trochę to spotkanie potrwa. Właśnie, ile mam tego czasu? No mówię. Was ratuje tylko to, że ja muszę jeszcze dzisiaj do tego Poznania wrócić. Bo normalnie to jak widzę, to wasze zasłuchanie też chce mi się gadać. Tak więc no myślę, że tam te półtorej godzinki to... Ja o tych sprawach, o których z reguły mówię na końcu, mówię na początku, bo wiem, że być może będziecie musieli wrócić wcześniej i trochę odwracam tą kolejność, ale zależy mi, żeby to, co teraz mówię, zostało przez was zapamiętane. I jeszcze raz powtórzę, że to jest właśnie ten moment, w którym Pan Bóg nas jako społeczeństwo rzuca na kolana. I to jest dobre, bo to daje nadzieję tym, którzy dzisiaj tkwią w przekonaniu, nie wiem co robić, nie daję sobie rady z sobą, z dziećmi, z własnym życiem i tak dalej. Jestem beznadziejnym nauczycielem, rodzicem, wychowawcą. Nic się nie da zrobić. Da się zrobić. Tylko ci myślą, nic się nie da zrobić i oddają pole czarnemu, którzy są bez wiary. To są właśnie te społeczeństwa choćby krajów zachodu. Trochę jeżdżę z rekolekcjami do różnych krajów. Byłem w Niemczech i w Anglii w tym roku 3 razy. I tam naprawdę, można powiedzieć, jest beznadziejnie, bo tam jako społeczeństwo, naród dominują ludzie, którzy nawet nie są ochrzczeni. To są poganie. I niestety ton temu, co się dzieje w społeczeństwu, nadają ludzie, którzy żyją całkowicie odcięci od Pana Boga, którzy nawet nie pomyślą o tym, że może przyjść jakaś zewnętrzna Boża interwencja. Za 2 tygodnie? W sobotę wylatuję na 2 tygodnie do Stanów i tam 5 parafii, rekolekcje. I też między innymi jadę tam po to, żeby dać nadzieję ludziom, których będzie o wiele trudniej przekonać niż was do tego, że jest nadzieja, jest pomoc, ale jest to tylko i nadzieja w Bogu i w Matce Bożej, która nie po to tyle razy się objawiała w XX wieku i myślę, że teraz też, i nie po to tyle razy przypominała nam, odmawiajcie różaniec, żebyśmy dzisiaj tkwili jako ludzie zalęknieni, z beznadzieją i w poczuciu wielkiej przegranej. Także to jest to, co chciałem powiedzieć na samym początku, że nie przyjeżdżam tutaj po to, żeby was przygniatać jakimiś informacjami, no, które są rzeczywiście niemiłe i źle się o nich słucha, ale jestem tutaj po to, żeby powiedzieć w imieniu Pana Boga, że ja was nigdy samych nie zostawię. I po to dałem wam te dzieci, żebyście mi je oddali. Oddali ich dusze jeszcze piękniejszymi, ubogaconymi w specjalne łaski. Żeby te dzieci były święte, nie żeby były pokraką człowieka, żeby oddać je złemu duchowi, ale właśnie po to, żeby przywrócić w nich Bożą wiarę, łaskę, świętość, wszelkie łaski, które od Niego pochodzą. To jest możliwe, jeśli podejmiemy współpracę z Panem Bogiem. Ale ta współpraca musi być na 100%, musi być uczciwa, rzetelna i przekonamy się, że Pan Bóg jest ponad wszystko, że Pan Bóg pokonał szatana, zło, śmierć pod warunkiem, że z Nim współpracujemy. Pamiętajmy, najlepszym egzorcyzmem na wszystko jest pobożność. Bo bardzo często do mnie dzwonią ludzie, no praktycznie nie ma dnia, a już by ksiądz Reichel powiedział, to z jeszcze większego autorytetu jako ksiądz egzorcysta. Ja nie jestem egzorcystą, ale dzwonię, proszę księdza, co ja mam zrobić, bo ja czuję, że moje dziecko jest opętane, zniewolone i tak dalej. I jest tylko jedna odpowiedź, po prostu modlić się, być pobożnym. Pobożność to jest najlepszy egzorcyzm. Jeżeli rodzic się modli uczciwie, codziennie za swoje dzieci, to jest naprawdę najlepsza ochrona, którą można dziecku dać. To nie o to chodzi, żeby
mieć oczy otwarte na wszystko, bo tak się po prostu nie da. Nie da się uczynić taki 24-godzinny monitoring nad dzieckiem, ale to może zrobić Pan Bóg, pod warunkiem, że go wpuścimy w życie tego dziecka. I tak dzisiaj właśnie też jadąc tutaj miałem rozmowę telefoniczną z pewną matką, która mówi, że od pewnego momentu swojego życia wie, że ona musi przynajmniej jeden różaniec dziennie odmówić, żeby mieć pewność, że jej dzieci są w miarę bezpieczne, że ktoś tam nad nimi czuwa. Ona ma wrażenie, że ta modlitwa działa. Chociaż mówi nieraz, dzieci dają mi popalić. Ale wiem, że one mogły być w o wiele gorszym stanie, gdybym się za nie nie modliła. I paradoksalnie, szatan przychodzi często z taką pokusą, że popatrz, twoi sąsiedzi, niewierzący, nie modlą się, a jakie ich dzieci są spokojne, nie ma z nimi problemów, a z twoimi dziećmi ty sobie nie dajesz rady i tak dalej. Więc jaka pokusa, żeby przestać się modlić? Tylko, że to jest uśpienie. Tak właśnie działa szatan. Uśpić czujność człowieka, choćby tej rodziny obok. Na razie z dziećmi jest fajnie, spokojne dziecko, uczy się, zdobywa miejsca na konkursach wiedzy sprawnościowych i tak dalej, ale później to samo dziecko skacze z okna, nie wiadomo od czemu. Dziewczyna, która nie sprawiała problemów, bardzo zdolna, po prostu wzięła sobie i wyskoczyła z okna. Oczywiście zabiła się na miejscu. Jeden problem tylko, że ona niewiele miała wspólnego z Kościołem, z Panem Bogiem. Cała ta rodzina to byli tacy typowi letni katolicy, że tam kolęda raz na 10 lat. Ona sama zrezygnowała z bierzmowania, zresztą rodzice jej tym pobłogosławili, bo powiedzieli, że to strata czasu, lepiej, żeby się przyłożyła do sportu, bo ona tam coś ćwiczyła i miała w tym sukces. No to się przykładała do sportu, ale nie przykładała się do swojej duszy, ochrony i w pewnym momencie się skończyło, jak się skończyło. Wielka tragedia w życiu tych rodziców, niewyobrażalne cierpienie, z którego nie mogą się do dzisiaj podnieść, bo to była ich jedynaczka, ich całe życie. Naszym całym życiem ma być Pan Bóg. Jeżeli Pan Bóg będzie całym życiem was, jako tutaj obecnych rodziców, czy wychowawców, czy nauczycieli, dyrektorów, wójtów, burmistrzów, to Pan Bóg się o was wszystkich zatroszczy. Ale jeżeli my postawimy siebie na miejscu Pana Boga, jakieś pieniądze, które mają zabezpieczyć przyszłość dzieci, tych, których kochamy, to jest żadna opatrzność. I wcześniej czy później to się zemści na nas i będziemy musieli doświadczać jakiegoś wielkiego cierpienia, tak jak ci rodzice. Tak więc trzeba uczynić Pana Boga centrum naszego życia. Gdzieś zadbać na nowo o to, żeby wrócić do modlitwy. Szczególnie właśnie do tego różańca, jak ta matka, która mówi, przynajmniej jeden różaniec dziennie, żebym czuła się spokojna o te dzieci. A niektórzy nawet mówią, że no, to może nawet i więcej niż ta jedna część różańca. Może nawet dwie części. A jak będzie czas, to może nawet i trzy. I oni wiedzą, że to działa, że to jest skuteczne. Chociaż tam diabeł działa przez zniechęcenie. No ale jest to mimo wszystko możliwe, pomimo obowiązków i wielu spraw, z którymi się na co dzień musimy zmagać. Także jak powiedziałem, na pewno jedzie jakiś wielki walec przez nasz kraj, bo to wszystko, co nam się dzisiaj podrzuca jako społeczeństwo, służy tylko i wyłącznie jednemu, żeby nas odciągnąć od Pana Boga, od wiary, od Kościoła. Bo to jest nasza siła, to jest potęga. Naprawdę Polska i wiara Polaków to jest zadra na Zachodzie. Tych, którzy chcieliby podporządkować sobie całkowicie wszystkie narody w Unii Europejskiej, w ogóle na świecie. Odciągnąć je od Pana Boga, od wiary, od rodzin, od tego, co jest tym wewnętrznym spoiwem. I niedawno właśnie oglądałem fragment wywiadu z prezydentem Francji, który z taką nienawiścią mówił o Polsce i o Polakach, ale to ja w jego oczach wprost widziałem no, złego ducha, szatana. No, mówił to jak człowiek zniewolony, opętany, że jak on po prostu nie może znieść tego, co się dzieje w Polsce z taką nienawiścią do Polaków. To co tam się w środku musi dziać? Te ciemności, które w nim są, one tylko świadczą o tym, co piekło myśli o Polsce, w której ciągle są otwarte kościoły, wystawione najświętsze sakramenty, przed którymi ludzie się modlą, że odprawiane są msze święte, że są kapłani. I to wszystko, co się dzieje, jest zaprogramowane na to, żeby to wszystko zniszczyć, uderzyć. To jest tak potężne uderzenie, no myślę, nie trzeba nikogo przekonywać, bo o skali tego uderzenia to mogliśmy się w tym roku wszyscy dobrze przekonać. Ale nawet najtwardsi po prostu tracą nadzieję, że przetrwamy to uderzenie. Owszem, przetrwamy pod warunkiem,
że będziemy blisko Pana Boga i wiernie robili po prostu to, co do nas należy i nie damy się zastraszyć. Bo to też jest jakaś forma terroryzmu, zastraszenie. Wmówienie nam, że popatrzcie, już nikt do kościoła nie chodzi, popatrzcie, już nikt dzisiaj nie ukłoni się księdzu na ulicy i tak dalej. Przekonać innych, że jak chodzisz do kościoła, to jesteś gorszym człowiekiem. Tutaj tak chyba nie jest, ale tam, gdzie jestem, gdzie pracuję, tam katolicy boją się w pracy przyznać do tego, że są wierzącymi, że chodzą do kościoła, że praktykują. A jeżeli się przyznają, to naprawdę przechodzą czyściec. Oni nieraz są jak ci współcześni męczennicy, którzy nieraz naprawdę tracą stanowiska, pracę dlatego, bo przyznają się do swojej wiary. Że rodzice, dzieci, które w szkole przyznają się, że chodzą co niedzielę na mszę świętą, no muszą się zmagać później z potwornymi problemami, bo ich dziecko jest prześladowane, wyśmiewane i tak dalej. Tak więc no są to właśnie takie działania, no, z którymi musimy się zmierzyć i przed którymi musimy się jakoś przygotować, choćby mentalnie, psychicznie, ale jak powiedziałem, nie wolno nam stracić nadziei, że wygrana jest po naszej stronie, dopóki trwamy przy Chrystusie, bo to jest Bóg. To jest Bóg. On jest na tym wszystkim, pokonał śmierć szatana. Szatan przy nim to jest nikt. Ale jeżeli my ufamy Bogu, to jest dobrze. To wtedy to, co dzieje się w naszym życiu, wpłynie na dzieci. Nasz pokój serca przeniesiemy na te dzieci. Dlatego Bóg przypomina człowiekowi dzisiejszych czasów, byśmy się modlili: Jezu, ufam Tobie. Bo jeżeli my Bogu przestaniemy ufać, to wejdzie w nasze serca strach i już jest po nas. Człowiek zastraszony to już jest właściwie człowiek pod władzą złego. To ktoś powiedział kiedyś słusznie, ja to powtarzam, bodajże chyba ksiądz Marian Piątkowski, nieżyjący, święty egzorcysta, że ilekroć mówisz, boję się czegoś, to znaczy, że gdzieś tam zły zadziałał w twoim sercu. I tu trzeba bardzo się modlić, żeby uwolnić się od tego lęku. Lęk jest przestrzenią działania złego ducha. My nie mamy oczywiście być takimi ślepymi, którzy z taką naiwnością podchodzą do tego, co dzieje się w świecie, że mnie to nie dotyczy, ja się modlę, moje dziecko jest chronione i tak dalej. Nie o to chodzi też. My, jasne, mamy orientować się w tym, co jest zakazane i działać, skutecznie przeciwdziałać temu i chronić dzieci, ostrzegać je przed tym, tak jak robi się normalnie na drodze ścieżce edukacji, wychowania, że nie wiem, no wiadomo, że dziecku się mówi nie dotykaj wrzątku, bo się oparzy, że będzie źle, albo nie, nie zbieraj jakichś trujących grzybów, bo niewiedza na ten temat ciebie nie ochroni, prawda? Jak dziecko będzie jadło byle co, no to wtedy wiadomo, że spotkają go bardzo przykre konsekwencje i tą wiedzę trzeba przekazywać. Ale też z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no przede wszystkim musimy ufać Panu Bogu, że On jest ponad nami. I ten pokój, który w sobie nosimy, przekażemy dzieciom. I one będą wzrastać w normalnym, zdrowym, sprzyjającym klimacie. Często tak jest, jeżeli dzwoni do mnie jakiś ojciec czy matka, że ja nie radzę sobie ze swoim dzieckiem, bo ono jest takie zalęknione, jest takie zamknięte w sobie, że ono boi się wychodzić do ludzi i w ogóle coś dzieje się złego. To wtedy pytam, ale czy pani przypadkiem nie jest sama zastraszona, zalękniona i pani nie projektuje tych lęków na dziecko i dziecko je tylko przyjmuje, bo dziecko to takie ksero rodzica i co dzieje się w dziecku z dużą dozą prawdopodobieństwa dzieje się też właśnie w jednym z rodziców. I jeśli matka wprowadzi w swoje serce pokój, to ten pokój nastanie w sercu dziecka. Ale jak ta matka ma wprowadzić w swoje serce pokój, jeżeli się nie modli, jeśli nie przyjmuje komunii świętej, nie ma czasu na uczciwą spowiedź, jeśli nie wprowadza w swoje życie Pana Jezusa? Skąd ona ma mieć ten pokój? Kto będzie źródłem tego pokoju? No nic nie będzie. No to na Zachodzie królują psychologowie, psychiatrzy. To jest dzisiaj lukratywny zawód, wiążący się z niewyobrażalnymi zarobkami, bo masa ludzi szuka tam pomocy. A ta pomoc przecież jest nam dana za darmo, o wiele bardziej skuteczna, nie taka, której nie da żaden psycholog. To jest właśnie Jezus Chrystus, Bóg, obecny w sakramentach, który zna wyciągnięcie ręki. I On daje nam dokładnie wszystko, żebyśmy się mogli odnaleźć wśród tych wszystkich zagrożeń, z którymi musimy się dzisiaj borykać. Tylko po prostu trzeba gdzieś na nowo Mu zaufać, że w Nim jest dokładnie to wszystko, co jest potrzebne, aby nas ocalić, żebyśmy żyli jako ludzie pokoju, nie zastraszeni, bo dzisiaj niestety, tak jak powiedziałem, diabeł na tym bazuje i wprowadza nas w takie działania, które są z gruntu złe, skazane na niepowodzenie, które nas ośmieszają i są po prostu nieskuteczne. Tak więc
to mam przeciwko niektórym środowiskom katolickim, że źle podejmują różnego rodzaju akcje związane choćby z ochroną dzieci i młodzieży. Ja to mówię im, bo oni nieraz do mnie dzwonią, wiedzą, że się tym zajmuję, że dobrze przemyślcie swoje działania, bo nie wszystko, co robicie, wyda dobre, pożyteczne owoce. Jeśli to będzie właśnie budowanie tylko i wyłącznie na tym, żeby pokazywać to, co jest złe, a odwracać uwagę od tego, gdzie jest źródło tego wewnętrznego pokoju i światła, Bożego światła. Jeżeli ktoś, na przykład rodzic czy nauczyciel, żyje w łasce uświęcającej i modli się, to nie ma takiej siły, żeby on przeszedł obojętnie obok tego, co jest złe. On uniknie tego zła, oczywiście mocą Jezusa Chrystusa, który w nim żyje. Jezus na to nie pozwoli i przed tym złem ocali dzieci. Ale jeżeli ktoś unika, bo nie ma czasu, unika spotkania z Chrystusem, ale na własną rękę próbuje się orientować w tych przepaściach, wśród których idzie, to on w pewnym momencie się staje tak znerwicowanym człowiekiem, tak niezrównoważonym, że jego trzeba się bać i przed nim trzeba chronić. No niestety teraz właśnie mam do czynienia z taką pewną matką w Poznaniu, która doprowadziła się w tych rękach do takiego stanu, że naprawdę ona już chyba potrzebuje pomocy jakiejś psychiatry. I to dobrej, bo ona niszczy siebie tymi rękami i przede wszystkim niszczy swoje dzieci, które powiedziały: mamo, 18 lat i spadamy z tego domu, bo z tobą się nie da wytrzymać. I mają zupełną rację. Do takiego stanu doprowadza się człowiek. I często jest to taka pseudopobożność, prawda? Że z jednej strony ta sama osoba potrafi odmawiać pompejankę za pompejanką, ale z drugiej strony nigdy nie wpuściła w swoje serce Pana Jezusa. Nigdy po prostu Bogu nie zaufała. Owocem dobrej modlitwy jest wzrost zaufania do Pana Boga, a nie nakręcanie się we własnych lękach. Także taki trochę przydługawy wstęp, ale myślę, że konieczny, żeby przekonać do pewnych spraw, o których teraz po prostu trzeba powiedzieć choćby w kilku słowach. I bez wątpienia, tak jak powiedziałem, z jednej strony wiara w Boga i w Jego opatrzność nad nami, ale z drugiej strony bardzo konkretne działania, które mają nas przygotować na to, co dzieje się dzisiaj w świecie i uczynić w miarę kompetentnymi, to znaczy nie naiwnymi w stosunku do tych, którzy będą nam wmawiać, że coś na przykład jest dobre i nie bez powodu też jesteśmy tutaj dzisiaj. No oczywiście to jest przypadek, że to jest ten termin, ale to jest bardzo blisko wyborów, kiedy słyszymy różnego rodzaju obietnice, zapewnienia i tak dalej, ale ten, kto ma mózg i rozum, wie, czemu można ufać, w co można wierzyć, a co jest tylko i wyłącznie pustosłowiem. Tak więc my tutaj nie jesteśmy po to, żeby dać się zwodzić, ale żeby zdobywać bardzo konkretną wiedzę o ochronie tych, którzy są po pierwsze z serca dla nas najważniejsi, bo na pewno dziecko dla własnego rodzica jest największym skarbem i przede wszystkim dla samego Pana Boga każde dziecko jest największym skarbem. O tym mówił Jezus wiele razy na kartach Ewangelii, do tego stopnia, że on mówił, że troska o dzieci w jego oczach ma taką samą wartość jak troska o niego samego. Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. I zarazem też mówi, jeżeli ktokolwiek byłby przyczyną zgorszenia dla jednego z tych najmniejszych, temu lepiej byłby kamień młyński uwiesić u szyi. I przede wszystkim, jeżeli decydujemy o tym, kto wychowuje nasze dzieci, kto je uczy, kto nami rządzi, bo dobrze wiemy, że szkoły podlegają komuś, jednostkom samorządowym, to naszym zadaniem jako katolików jest prześwietlić tego człowieka pod względem wartości. Czy on rzeczywiście ma w sercu wklejone, wytapetowane to, że dzieci trzeba chronić. To nie będzie człowiek, który za pieniądze, za kasę będzie realizował w terenie, w którym mieszka, jakieś projekty, jakieś tak zwane standardy edukacyjne i tak dalej, które mają na celu demoralizowanie dzieci. Wiemy, co dzisiaj się dzieje w związku z ideologią gender. To muszą być ludzie, którzy po prostu będą Bożymi ludźmi i którzy będą potrafić bronić tych, którzy zostali poddani ich władzy. Wy macie władzę nad swoimi dziećmi jako rodzice i tej władzy nikt wam nie może zabrać, ale musicie sobie ją uświadomić sobie, jaki macie wielki wpływ na te dzieci
jak wielkie łaski Pan Bóg wam daje, żebyście zachowali w dzieciach to, co najcenniejsze. Że to nie jest tak, że jesteście bezradnymi i taką pierwszą waszą mocą to jest wasza modlitwa. Jest ogromna łaska Boża związana z modlitwą rodzica nad dzieckiem. I im szybciej sobie to uświadomicie, tym lepiej dla was. Pan Bóg da wam wszystko, co dobre dla waszego dziecka, jeżeli będziecie o to uczciwie się modlić. Ale trzeba się modlić, prosić. Ta modlitwa nieraz będzie trwała. Rok, 5 lat, 10, 30. Ale Pan Bóg tego wysłucha, bo to jest wasza modlitwa jako rodzica. On wam przekazał specjalne łaski. I to nie jest tak, że najpierw Pan Bóg daje wam dziecko, a później zostawia was samych. Absolutnie tak nie jest. Pan Bóg da wam wszelkie łaski, żebyście ocalili w dzieciach wszelkie dary, które mają wprowadzić je kiedyś do nieba. A nie tylko zachować i ocalić, ale pomóc tym dzieciom te łaski rozwinąć. Przez te serce, prostotę, pokorę, zdolność do ukochania Boga, drugiego człowieka, zwyczajną ludzką radość czy ufność. To są pewnego rodzaju cnoty, które trzeba w dziecku rozpoznać, pomóc dziecku je rozpoznać i dalej rozwijać. Pan Bóg wam w tym pomoże. I w życiu waszych dzieci pojawią się bardzo konkretne zadania, które Pan Bóg przeznaczył dla tego dziecka. Waszym zadaniem będzie pomóc dziecku rozpoznać te sprawy i następnie zachęcić, żeby szło właśnie tą drogą. No niestety dzisiaj często jest tak, że rodzice są jakby pierwszymi przeciwnikami Pana Boga na drodze pomagania dziecku w rozpoznaniu własnego powołania. Ja już nie mówię o takich zwykłych, prostych sprawach związanych z pracami, które można wykonywać wśród ludzi, ale już choćby zejdźmy na poziom powołań, zgody na powołanie w rodzinie, powołanie do kapłaństwa, do życia zakonnego. Jestem świadkiem w ostatnim czasie takich sytuacji, gdzie dorosłe osoby chcą zdecydować o swoim życiu tak, jak w ich sercu dyktuje Bóg i niestety cała ich rodzina, no, która gdzieś tam jedną nogą jest poza kościołem, no, robi wszystko, żeby te osoby nie weszły na tą drogę, żeby nie zostały ani siostrami zakonnymi, albo księżmi, że oni uważają, że to jest zmarnowanie życia. Jak bardzo ludzkie, prymitywne, głupie jest to nasze myślenie, jeśli zabraknie Bożego światła, Bożej łaski. I tak wiele dzieci jest później bardzo nieszczęśliwych, ponieważ no niestety muszą dorastać właśnie w takich środowiskach, które nie sprzyjają odczytaniu tego, co mówi w ich sercach Pan Bóg. Często rodzice popełniają dzisiaj potworne błędy względem własnego życia, nie wiedząc, że to wpłynie później na życie ich dzieci. Typu rozwód rodzica będzie miał bardzo konkretne reperkusje w dorosłym życiu ich własnych dzieci, które niestety wzrastają w takim środowisku, w którym zabrakło wzoru dotrzymania przysięgi małżeńskiej czy tego, jak budować trwały związek małżeński. I one niestety, rozmawiam z takimi dorosłymi już ofiarami rozwodu własnych rodziców, one mówią, ja nie wiem, jak budować małżeństwo. Ja się boję wchodzić w małżeństwo, bo ja nie wiem, jak to zbudować, żeby to później trwało. I wycofują się choćby z tej ścieżki. Oczywiście tu nie oskarżam nikogo, kogo spotkało to nieszczęście, bo są różne sytuacje i każda sytuacja jest inna. Ja absolutnie nie chcę tu nikogo atakować za to, że jego życie się potoczyło w takim czy w innym kierunku. Ale tym bardziej trzeba i tym rodzicom, i tym dzieciom wyświadczyć bardzo konkretną pomoc i na pewno jedną z dróg pomagania dzisiaj dzieciom, szczególnie które już weszły w różnego rodzaju uzależnienia, jest zaoferowanie także pomocy rodzicom tychże dzieci. No, dziecko, jak powiedziałem, ksero własnego rodzica i te problemy w życiu dorosłych przeszły na dziecko. Trzeba tym dzieciom po prostu pomóc. Tak więc Pan Bóg chce wam pomóc w tym, żebyście mogli jak najlepiej przygotować własne dzieci do drogi ku wieczności. Współczesny świat będzie wmawiał wam, że istotne jest tylko to, co materialne, żeby dziecko się dobrze ustawiło w życiu. I to jest pewien błąd. Ja swoim rodzicom jestem wdzięczny, że w naszym domu, w naszej rodzinie zawsze istniał ten pierwiastek wieczności, pierwiastek Boży, że raczej nie mówiło się o tym, co doczesne, ale o tym, co nas czeka po śmierci. I chociaż no, ci moi rodzice to tak dość krótko żyli, to bo dzisiaj, nie dzisiaj, tydzień temu minęła 30. rocznica śmierci mojego taty, ale jednak ja zdążyłem to wynieść, że nie jest istotne to, co się dzieje w twoim życiu tu i teraz, czyli dostatek, pieniądz, fajna praca i tak dalej, ale jest ważne, co będzie się działo z tobą po śmierci.
I cokolwiek się dzieje w naszym życiu, a wy tym bardziej możecie mówić to swoim dzieciom, to trzeba zadawać sobie pytanie, czy to mnie przybliża do Pana Boga, czy gdybym dzisiaj umarł, mógłbym być zbawiony. Czasami w konfesjonale zadaję pytanie osobom, które z premedytacją na przykład od jakiegoś czasu się nie spowiadały, chociaż wiedziały, że żyją w grzechu ciężkim. Jak mogłeś się spać, wiedząc, że jesteś w grzechu ciężkim? No nie daj Boże, jakby cię spotkało jakieś nieszczęście, jakiś wypadek. A mówimy, liczymy na Boże miłosierdzie. No, Boże miłosierdzie polega na tym, że mijałeś kościół i tam siedział kapłan. To było Boże miłosierdzie, że tam był otwarty kościół, był kapłan, który ty mijałeś. Ale ty nie skorzystałeś z tego Bożego miłosierdzia. No więc może się okazać, że się rozczarujesz po drugiej stronie, zdziwisz. Był taki pewien człowiek, który się tak naśmiewał z Pana Boga, ale cały czas tak, no ale to było takie ironiczne. Mówił o Bożym miłosierdziu, że on będzie miał czas jeszcze się nawrócić. Jak krzywdził ludzi. Był bardzo bogaty, miał ileś tam firm, wykupił mniejsze potentat w swoim regionie. I na oczach swoich własnych pracowników w firmie po prostu się przewrócił i to był jego koniec. Tętniak pękł. W jednym momencie to się stało. Jemu, który się zdążył, że ja się zdążę, tak, jeszcze wyspowiadać, księży się naśmiewał. Nie zdążył. Nie zdążył. Pan Bóg potrafi w pewnym momencie powiedzieć stop, koniec, basta, koniec tego. Miałeś tyle szans, nie wykorzystałeś ich. I to mówi także do każdego z nas tutaj obecnych, że ten czas tobie dany każdemu z nas, on się kiedyś skończy i pytanie tylko, gdzie on doprowadzi. Czy doprowadzi ku wieczności, czy będziemy skupiać się na tym, co ziemskim. Większość tych treści, z którymi dzisiaj musimy się mierzyć, jako uczestnicy kultury, w której żyjemy, one nas prowadzą ku ziemi, ku sferze zmysłowej, ku materializmowi. Nam się wymawia, musisz mieć jak najwięcej. Chodź w tym, co modne, kupuj, tu masz jeden nowy smartfon, lepszy wyszedł, z jeszcze lepszym aparacikiem i tak dalej. I takie nakręcanie naszych pragnień. Ale nic nie nakręca naszych pragnień w stronę Pana Boga. Brakuje bodźców, które będą nas ciągnąć ku Bogu, ku górze. I dlatego też, szczególnie kiedy jeżdżę na zachód, to tamtym ludziom mówię, no, którzy już żyją naprawdę w takim trudnym społeczeństwie, zbierajcie się, twórzcie wspólnoty. Nawet jeżeli te rodziny są rozbite, gdzie większość osób, które nawet są w kościele, nie przystąpi do Komunii Świętej, no bo nie mają takiej możliwości, bo tak się potoczyło ich życie, to mówię, ale zbierajcie się razem, tu jako parafianie, nawet te mniejsze grupki na modlitwie, rozmawiajcie ze sobą, bo szatan robi wszystko, żeby nas rozproszyć. Jak nas rozproszy, to nas po prostu ma. I dlatego też chodzi o to, żebyśmy się trzymali w grupie. W grupie więcej można. Popatrzmy, to jest nauka, którą Bóg daje nam z przyrody, ze świata ożywionego. Jak trudno jest zaatakować, nie wiem, tygrysom na przykład stado. Stado jest silne, ale jeżeli tylko jakieś zwierzę się odłączy od stada, ono natychmiast już jest po nim. I tak samo jest w życiu duchowym. Dopóki jesteśmy w stadzie, to zły niewiele nam może zrobić. I chodzi o to, żebyśmy właśnie byli takim stadem. Dlatego trzeba się organizować. Trzeba tworzyć wspólnoty. Czy to modlitewne, czy właśnie takie społeczne, które będą organizowały różne rzeczy. Ja tak myślę, że takich jak pan Bogdan, zapaleńców bożych, że potrafił znosić wiele, wiele przeciwności, żeby doprowadzić do tego spotkania, to jest niewielu. Ale jeżeli już tam kilka osób będzie stało obok i będzie wspierać, że ten odbędzie jedną rozmowę, ten drugi, ten trzecią, to jakoś się uda. Ale niestety dzisiaj się zbyt łatwo dajemy rozpraszać. I dlatego, tak jak powiedziałem, tracimy z oczu ten Boży głos, pierwiastek, zmierzania ku Bogu, ku górze. My jako księża coraz bardziej stajemy się indywidualistami, że moja sprawa, moja parafia, moje projekty i tak dalej. Problem to samo w zakonach, czy żeńskich, czy męskich. Problem w małżeństwach, że mąż i żona żyją sobie na własną rękę, nawet dzielne rachunki. Swoje sprawy, mój interes. Do czego to prowadzi? Tylko i wyłącznie do tego, że powolutku diabeł wszystkich nas rozprasza i tak się kończy. Tak jak mi takie świadectwo niedawno dała pewna młoda siostra zakonna, że ona źle wspomina swój dom rodzinny, chociaż miała wszystko, bo tata był architektem, mama pracowała w reklamie, wybudowali wielki dom. Ona powiedziała, ja źle wspominam swój dom rodziny, bo tam każdy miał swój własny pokój. I my zostaliśmy odizolowani od siebie. Ona mówi, ja chętnie odwiedzałam moją koleżankę z klasy,
pochodziła z rodziny wielodzietnej i tam dosłownie były dwa pokoje i wszyscy się jakoś tak razem gromadzili. Albo w kuchni, albo w tych dwóch pokojach. Jeden pokój wiadomo dla taty, mamy, drugi pokój dla rodzeństwa. I pomimo tego, że rodzina wielodzietna, tam wszyscy byli szczęśliwi, chociaż no nie mieli tam 200 metrów kwadratowych. Oni po prostu byli ze sobą razem. A w przypadku tej siostry zakonnej, gigantyczny dom, każdy ma swój własny pokój, bo ojcu się zdawało, że to będzie największe szczęście dla dziecka, kiedy po prostu zapewni każdemu dziecku swój własny pokój. Bzdura. Oni do dzisiaj nie potrafią się ze sobą spotkać i rozmawiać jako dorośli ludzie, bo między nimi nie było więzi. I to też jest bardzo ważne, jeżeli chcemy chronić się przed jakimkolwiek złem, które się dzisiaj dzieje w świecie. Jeżeli będą wśród nas więzi, to wtedy się będziemy sobą interesować i będziemy bardzo skutecznie działali i przeciwstawiali się temu, co jest złe. Zjednoczone społeczeństwo jest groźne i dlatego dzisiaj się robi wszystko, żeby nas kłócić. Jako naród idealnie się to udaje, bo 90% mediów, które są w języku polskim, to nie są polskie media i że za tym stoją ludzie, którzy mają doskonale przemyślane, jakimi argumentami doprowadzić nas do skłócenia. I tak rzeczywiście jest, bo się spotykacie w rodzinach i wystarczy gdzieś tam podjąć jakiś temat polityki, kościoła, nie wiem jeszcze czego, pieniędzy, żeby w jeden wieczór skłócić całą rodzinę. Tak więc czas leci. Jest 20 po godzinie 7. Dobrze, że tak czasem coś zapiszczy, bo człowiek tak wyjdzie z tego nakręcenia. Po prostu. Pan tutaj zadziałał, to prawda, powiedział, kończ już, tak? Nie, jeszcze nie. Ale w każdym razie i co ja mówiłem? No właśnie, to jest właśnie, jak człowiek głupi, to nawet nie potrafi. No, że nie ma więzi. No właśnie, że nie ma więzi. To jest wielki problem, bo właśnie w takim środowisku wzrastają dzieci, które nie są nauczone tego, jaką potęgą są więzi, tworzenie więzi. One nie chcą tworzyć więzi. Pracuję z młodzieżą, ze studentami, robimy jakieś wyjazdy. Oni nie mają potrzeby tworzenia więzi między sobą. Tam rzeczywiście każdy z tą komóreczką tworzą więzi wirtualne, nic nie warte do wyrzucenia w śmietnik. One są nic nie warte. Prawdziwe więzi to tylko z żywym człowiekiem. Na żywo nie potrafią ze sobą spotkać i pogadać, bo nie potrafią. Bo cały ich świat i tworzenie więzi to było tworzenie wirtualnych więzi, które można odkliknąć sobie, prawda? Komuś coś nie pasuje, to wyrzuć ze znajomych i koniec, spadaj. Nie widzę cię, nie słyszę. W realnym świecie tak nie jest. Jeśli dorośli będą umieć tworzyć między sobą więzi, to nauczą dzieci, że dobrze jest funkcjonować w taki sam sposób. I dlatego też dzisiaj pewnej osobie, która też do mnie dzwoniła, tak tłumaczyłem, że wychodźcie do ludzi, idźcie odwiedzać sąsiadów, znajomych, krewnych, jakieś imieniny czy coś. Ja wiem, że dzisiaj jest trudno, przynajmniej tam, gdzie ja teraz pracuję, to już jest szczególnie trudno. Jeżeli do kogo się nie zapowiesz przez miesiąc albo co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, no to nawet tam się nie pokazuj, bo będziesz miał wroga na całe życie, prawda? Ale to jest złe, tak nie powinno być. Nasz dom powinien być domem otwartym i powinniśmy umieć zostawić to, co teraz robimy ze względu na to, że pojawił się jakiś gość. I teraz na nim się koncentrujemy, jesteśmy teraz dla niego, poświęcamy mu czas. Iluż ludzi kończy rzeczywiście na sznurku, na szubienicy własnoręcznie zrobionej, bo zabrakło kogoś, kto by się nim zainteresował. I to jest często właśnie tak, że dzwoni do ciebie ktoś, nie wiadomo czego chce, nas to irytuje, a może właśnie od tego jednego telefonu zależało jego życie. Może on właśnie wtedy oczekiwał jakiejś pomocy. Jeżeli czujemy, że coś takiego jest, że ktoś do nas dzwoni, że ma jakiś problem, bo to czujemy, ale on nie potrafi o tym powiedzieć, to powiedzmy mu, słuchaj, to spotkajmy się, przyjedź do mnie, albo ja do ciebie przyjadę, chcesz, bo to jest coś bardzo ważnego. Teraz niedawno też odebrał sobie życie pewien młody człowiek, z zawodu zresztą grabarz, no i okazało się, że on szukał tej pomocy u swoich kolegów. Gdzieś tam sygnalizował potrzebę, że no musimy się spotkać, pogadać, ale tak, wiesz, no teraz nie mam czasu i tak dalej. No i niestety, on skończył jak skończył, bo to społeczeństwo już jest takie całkiem rozbite. A jeżeli te więzi będą, to my zawczasu zauważymy, że coś jest nie tak. I nas trudniej będzie zmanipulować, wmówić te kłamstwa, na których bazuje się właściwie. Jak patrzę na przykład na to, w jakim kierunku idą takie społeczeństwa wielkich miast typu Gdańsk, Warszawa, Poznań, to jestem przerażony, czy ci ludzie nie myślą, że to, co im się proponuje, to jest kłamstwo, że to jest złe.
że to ich niszczy, ale dlatego tak się dzieje, bo oni są pojedynkę, typowe działanie społeczeństw odizolowanych od siebie. Idealny przykład Szwecja, gdzie większość, 70% gospodarstw domowych to są gospodarstwa jednoosobowe. I tam ludzie, którzy całkowicie podporządkowali sobie ten naród, mogą 40 lat trzymać władzę, bo im się nikt nie sprzeciwi. I ta władza będzie trwała, dopóki Pan Bóg nie położy jej kresu. Bo ktoś słusznie pomyślał, zresztą to jest pomysł już z końca XIX wieku, żeby podporządkować sobie społeczeństwo, oczywiście uderzyć w Kościół, ale odizolować ludzi od siebie. Dlatego te rodziny są tak bardzo niebezpieczne. Jeśli będziecie w rodzinach blisko siebie, zauważycie, że coś jest nie tak z waszym synem, córką, że mąż ma problemy, że żona może przeżywa jakiś kryzys i tak dalej. I będziecie sobie nawzajem pomagać. Bez wątpienia, jeśli chcemy zwrócić uwagę na to, co będzie niszczyć nas jako ludzi, to trzeba mieć świadomość tego, co na nas wpływa. Że z jednej strony najbardziej wpływa na nas świat, w którym żyjemy. Trzeba mądrze sobie wybierać te przestrzenie wzrastania. I dlatego też dzisiaj niektórzy, widząc, że żyją w takim właśnie zatrutym społeczeństwie, które wybrali ze względu na przykład na pracę, na pieniądze, to już podjęli decyzję. My stamtąd wyjeżdżamy. Tak słyszałem od wielu Polaków, którzy pracują w Anglii. To nie jest tylko kwestia Brexitu, ale także bardzo konkretnych oddziaływań negatywnych na rodziny, na dzieci. I dlatego oni podejmują decyzję. Chcemy wrócić do Polski. Chcemy zmienić środowisko wzrastania swoje i własnych dzieci. Wpływają na nas ludzie i tak jak powiedziałem, nie jest bez znaczenia, jacy ludzie nas otaczają i wśród jakich ludzi my się znajdujemy. Dalej, cała ta kultura materialna i niematerialna, w tym się mieszczą i mass media, i książki, i filmy. No po prostu wszystko to, co wchłaniamy w siebie. To uważam, że dzisiaj jest jakby takim głównym źródłem sterowania naszym odczuwaniem, naszymi myślami i tak dalej. Dlatego też musimy być bardzo roztropni w wyborze. Przede wszystkim, czym my sami się karmimy i co przekazujemy innym. Bardzo często zarzuca się nam jako Kościołowi, że my mówimy, że media są złe, że wszystko jest złe, co związane z mediami. To jest bzdura. Media są na tyle... To nie jest kwestia obiektywna, czy media są dobre, czy są złe. To jest kwestia tego, kto tworzy te media. Jeżeli dobry człowiek jest twórcą jakichś treści medialnych, to będą dobre treści, bo dobry człowiek przekaże dobro. A jeżeli zły, zepsuty człowiek żyjący w ciemnościach weźmie do ręki kamerę, pióro, aparat, komputer, to on zawsze wyprodukuje to, co jest złe i szkodliwe. Media są na tyle dobre, na ile dobry jest człowiek, który je tworzy. I tak samo. Telewizor, komputer, internet w twoim domu będą na tyle służyły dobru, na ile ty sam jesteś dobry, w cudzysłowie, czyli na ile żyje w tobie Boża łaska, Boże światło. Na ile jesteś blisko Pana Boga. Jeżeli będziesz blisko Pana Boga, to w pewnym momencie zobaczysz sam, że to jest szkodliwe w rękach twojego dziecka. Telefon komórkowy, internet i tak dalej. Że to szkodzi, bo dostaniesz takie światło od Boga. Ale jeżeli żyjesz w ciemnościach, no to później albo masz oczy zasłonięte, nic nie widzisz, albo wprost jesteś świadkiem tego, jak twoje dziecko karmi się tym, co najgorsze i nie widzisz problemu. No później zobaczysz. Diabeł ci to pokaże. On jest sadystą. On uwielbia karmić się naszym cierpieniem. I tak też świadectwo pewnego mężczyzny, który mówił: niedawno mam problem ze swoim dorastającym synem, już trzecią szkołę musiałem mu zmienić, bo on zostawał z dwóch poprzednich wyrzucany. Ja już nie wiem, co mam zrobić. Tak mi daje do wiwatu. Ja pytam, ale co konkretnie robi, że go wyrzucają z tych szkół? No ucieka, wagaruje. Nie chce się uczyć. No i takie pytanie mu zadałem. No a ma swój pokój? Ma swój pokój. Ma komputer? No ma komputer. Konsolę? Ma. Telewizor ma, telefon komórkowy ma. Ile ma lat? 12. Mówię, panie, no to sam jesteś sobie winien, że masz takie problemy z dzieciakiem. Pousuwać mu to wszystko, pozabierać. I zobaczy pan, że powoli odzyska pan dzieciaka. Spędzać z nim czas, rozmawiać. Mówię, a boję się, bo on mi zapowiedział, że jeżeli mu cokolwiek zabiorę, to on wystawi głowę przez okno i będzie krzyczał, że mój tata jest pedofilem i do mnie się dobiera. Dzieciak zastraszył własnego rodzica. No, spryciarze do potęgi, oni doskonale wiedzą, jak terroryzować swoich rodziców, ale no, znikąd się to nie wzięło. Ale to też nie można powiedzieć, że nic nie da się w tej sytuacji zrobić. Oczywiście da się zrobić.
Ale on nie może teraz działać sam, on musi mieć wsparcie jakiejś tam grupy obok siebie, może innych ojców, no i zabrać się za tego dzieciaka. Pójść tam w kilku do tego pokoju, wyciągnąć tego chłopaka gdzieś tam na jakąś tam rozmowę, jakąś wycieczkę w góry czy coś i mu tam wytłumaczyć na osobności, odizolować go od tych grajków, posprzątać ten pokój w międzyczasie z tego wszystkiego, ale pokazać, że jest inny świat i że można żyć inaczej. No, w pojedynkę ten ojciec da się zastraszyć, ale jeżeli będzie stała za nim grupa, to wtedy już będzie to działanie o wiele łatwiejsze. Tak więc bez wątpienia jesteśmy odpowiedzialni za ten świat i kulturę materialną, która się niejako realizuje w naszym życiu. Już nie mówię też o tej kulturze niematerialnej. W tej sferze oczywiście to jest takie bardzo techniczne pojęcie. No, mieści się także religia, sfera duchowa. Popatrzmy, jak wielu dzisiaj dzieci, młodych ludzi wzrasta bez dostępu do Boga, do wiary. I to są często dzieci rodziców, którzy prowadzą te dzieci do chrztu. Ale potem już nie ma miejsca na Pana Boga. Rodzice się nie modlą. Nie ma w ogóle rozmowy o Bogu, o Kościele. I my z takimi dziećmi musimy później pracować. To jest typowy przykład tego, co dzieje się w wielu rodzinach w Wielkopolsce. Że tam dziecko jest prowadzone na przykład na tą katechezę przed pierwszą komunią i wyobraźcie sobie, większość dzieciaków jest wtedy po raz pierwszy w kościele. Przed pierwszą komunią świętą. One nie pamiętają, żeby wcześniej były w kościele. I dlatego zachowują się tak, jak zachowują, a potem po komunii w tym kościele ich nie ma. Po prostu. No ale nie ma ich, bo rodziców też nie ma. Tam nic ich do tego nie ciągnie. To jest dla nich czarna magia. Dzieci są zapisywane na potęgę, na jogę, bardzo szkodliwą, demoniczną, a z drugiej strony traktuje się sferę kościoła, wiary, katechezy jako jakieś obciążenie, niepotrzebne obciążenie dla dziecka. No nie dziwmy się potem, że te dzieci mają potężne problemy duchowe i sobie nie radzą. Choćby z tym, żeby unikać tego, co jest złe. To też doświadczenie i świadectwo jednych moich przyjaciół, którzy mówią, nasze dzieci się modlą, my z naszymi dziećmi się modlimy, jesteśmy w kościele domowym i tak dalej, Pan Bóg jest obecny. I wiemy, że nawet jeżeli nasze dzieci idą do sąsiadów na jakieś gry, zabawy, telewizję, to jeżeli się tam pojawi coś, co jest dla nich szkodliwe, to one się tym po prostu nie interesują. One odchodzą od telewizora, od komputera, ich to po prostu nie interesuje. Tak Pan Bóg zaprogramował te dzieciaki, że one w kontakcie z tym, co szkodliwe, po prostu odchodzą, sprzeciwiają się temu. I nawet jedna matka, też dzisiejsza rozmowa, 7 godzin jazdy, dużo tych rozmów było. Jedna matka mi mówi, że jej syn, który zresztą wychowuje się bez ojca, więc ona miała potworny lęk o tego syna, że on nie ma takich męskich cech, że nie będzie potrafił sprzeciwić się rówieśnikom, którzy będą wprowadzali go w zło. I ona mówi, że była kiedyś świadkiem, jak jego koledzy usiłowali go namówić do obejrzenia jakiegoś filmu na komórce. To możemy się tylko domyślić, co tam było, bo ten chłopak jak tam tylko podszedł, a ona to widziała z okna domu, to tak na nich huknął, co wy tu oglądacie, co wy w ogóle puszczacie, że oni się zaczęli przed nim tłumaczyć, że a, to tylko takie. To... No i zaraz przestali, odeszli od niego, bo jego reakcja była tak w tym momencie radykalna, który się nie spodziewali, że oni się jakby przestraszyli, wycofali. On nie dość, że się tym nie zainteresował, to jeszcze no, potrafił powstrzymać tych swoich rówieśników przed tym, co jest złe. I to był jego odruch, no powiemy odruch. No Boże działanie, zanim manifestował się, ale Boży Duch, któremu matka dała wstęp przez swoje codzienne modlitwy za to dziecko, wiedząc, że to dziecko zostało porzucone przez własnego ojca, zawierzyła go Bogu Ojcu i powiedziała, ty jesteś teraz ojcem tego dziecka i masz się o to dziecko troszczyć jak o własne. No nie jak o własne, to jest własne dziecko Boga. I dlatego ta sfera duchowa jest tak bardzo ważna. Ona musi być zawsze na szczycie tej piramidy naszego spotkania z Bogiem. To właśnie tam mamy czerpać inspirację do tego, co jest słuszne, a co jest złe. Właśnie w tym świecie wartości odnajdziemy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy szli drogą naznaczoną przez Pana Boga. I tutaj nie może być żadnych kompromisów, bo tam, gdzie jest kompromis, tam jest z pewnością działanie złego ducha. Tak właśnie działa szatan. I wczoraj usłyszałem takie bardzo ciekawe świadectwo, było wspomnienie świętego ojca Pio, o tym, jak on rozpoznał szatana, który w ludzkiej postaci przyszedł do niego do spowiedzi, do konfesjonału. Nie, czy ktoś z was to czytał, czy słyszał tą historię, tak, tu siostry, że taki bardzo elegancki pan, wykwintny w zachowaniu, w obyciu, w słowach,
przyszedł do spowiedzi, zaczął wyznawać najgorsze grzechy, jakie mogły się tego człowiekowi przytrafić. No i ojciec Pio był tak tym poruszony, bo ten człowiek mówi to z taką obojętnością, ale też on usprawiedliwiał te grzechy i mówi, to jest przecież normalne. Tak wszyscy robią, ale przecież to nie jest takie złe, mówiąc przy tym najgorsze grzechy, które dotyczyły Boga, ludzi, człowieka i tak dalej. I w pewnym momencie ten ojciec tak przyszło na niego światło i powiedział, powtórz teraz za mną, niech żyje Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. I ten w tym momencie wydał okrzyk i się po prostu jakby wybuchł, prawda? I tylko smród pozostał w konfesjonale. W ludzkiej postaci szatan przyszedł do ojca Pio. To jest świadectwo jednego z jego duchowych uczniów. Tak przekazał ojciec Pio. Więc zobaczmy, jak szatan właśnie dzisiaj tłumaczy grzech. Tak wszyscy robią. Z tym nie ma problemu. To wolno. A to jest tylko takie... Można to jakoś usprawiedliwić. Samo usprawiedliwianie się, trwanie w grzechu, to jest bardzo konkretny znak, że coś pochodzi od złego ducha, że to jest z demonicznej inspiracji. I popatrzcie, jaki wielki błąd często rodzice popełniają, kiedy na przykład przymykają oko na zło obecne w życiu własnego dziecka. Ile jest niepotrzebnych duchowych dramatów, bo na przykład rodzice widzą, że dziecko żyje w jakimś związku, który nie powinien mieć miejsca. Często niestety pod jednym dachem, prawda? Córeczka sobie sprowadza jakiegoś chłopaka i żyją sobie jak małżeństwo. Za przyzwoleniem rodziców, którzy nie chcą się wtrącać dla świętego spokoju. Jakiego świętego spokoju? To piekło sobie oni wprowadzają do domu. Tam nie będzie żadnego świętego spokoju. Będzie piekielny niepokój, zło. I na to trzeba reagować. Brak reakcji na zło, nawet najmniejsze, jest przyzwoleniem na wielkie zło. I chwilowa cisza jest tylko ciszą przed burzą, która kiedyś rąbnie tak, że nie będzie co zbierać. I później ci rodzice muszą się martwić, bo córka źle weszła w małżeństwo, bo jest rozwód, bo są dzieci bez ojca. Oni widzieli to wcześniej, że tak może być. Pan Bóg dawał sygnały, znaki. Było przyzwolenie ze strony rodziców na to, żeby ich syn czy córeczka właśnie mieli w pokoju taką własną przestrzeń do tego, żeby wchodziło w grzechy nieczyste przez internet, komputer, gry i tak dalej. Ale nie reagowali, bo mówili, no przecież to jest prywatność naszego dziecka. Nie mamy prawa w nią ingerować. I znowu powiem po raz kolejny dzisiaj, telefon do mnie dzisiaj i mówi jedna kobieta takie świadectwo, że ja wzięłam do ręki z Bożego natchnienia telefon mojego męża, jakby mi Pan Bóg powiedział, weź zobacz, w czym siedzi twój mąż. I jej mąż się zalogował na jakimś portalu gejowskim. Kilka dni przed 25. rocznicą ślubu nagle żona dostaje światełko od Pana Boga. Twój mąż prowadzi podwójne życie, ale jakie podwójne życie? Sobie zrobił profil na portalu gejowskim i tam ma kilku panów, z którymi się spotyka regularnie. I ona w końcu oczywiście zareagowała, powiedziała wieczorem, co to w ogóle jest, co to za SMS, co to za ten pan, z którym piszesz. Ja nie wiem, ja nie znam. Jak nie znasz? Przecież wy tam macie całą konwersację. O czym wy piszecie? Co to za zdjęcia on ci wysyła? I on się zaczyna jakoś tam kłamliwie tłumaczyć i później wybucha złością, że a przecież to mój prywatny telefon, jakim prawem mi go wzięłaś i oglądasz? Czy ja przeglądam twój telefon, czy ja przeglądam twoje maile? I ona mu odpowiedziała bardzo mądrze. Ty masz prawo przeglądać moje maile, ja ci mogę w każdym momencie pokazać mój telefon, ja przed tobą nic nie kryję, bo jestem twoją żoną i w każdym momencie możesz zobaczyć, jak ja żyję. Ale ty jesteś moim mężem i ja oczekuję, że ty też będziesz przede mną przejrzysty. Ale ty nie to, że nie jesteś przejrzysty, to oszukujesz mnie, tylko ciekaw jestem, jak długo to trwa. I dokładnie to samo wmawia się nam w stosunku do dzieci. Że dzieci mają prawo mieć jakiś swój światek, taką intymność, prywatność i tak dalej. I może być tak, jak niedawno, 2 lata temu, dzwonią przerażeni rodzice, miejscowość 30 km od Poznania, bo córka zostawiła list i uciekła z domu. Tylko co się okazało? Że ona od kilku miesięcy prowadziła ożywioną korespondencję z jakimś muzułmaninem, który w ogóle był satanistą, więc co ciekawe, takie połączenie muzułmanin-satanista. I ona weszła właśnie w jakiś taki krąg zależności z tym człowiekiem, że on ją namówił do porzucenia domu, rodziny, do ucieczki. Oni sobie, nie wiem, co się dzieje z tą rodziną. Ja tam do pewnego momentu jeszcze miałem z nimi kontakt, ale oni na tamtym etapie nie mogli sobie zupełnie z tym dzieciakiem poradzić. 12-letnia dziewczyna. I mówią, my nie poznajemy naszego dziecka. Jak to się mogło stać, że myśmy nie widzieli tej przemiany? Mówię, no ale to byście nie widzieli tego telefonu, tych wszystkich korespondencji?
No wszystkie dzieci dzisiaj tak cały czas właściwie z tym telefonem, no ale to wszystkie dzieci tak robią, to czym się niepokoić? No na zewnątrz było wszystko dobrze, w szkole, w domu. No wszystkie dzieci tak robią. A policjant, który wziął ten telefon, żeby dojść do tego, gdzie w ogóle ta córka się znajduje, oczywiście jak ją tam znaleźli, nawet nie zdążyła opuścić tego miasta, bo reakcja policji była bardzo szybka, to pierwsze co zrobili, to jej zabrali telefon komórkowy i zaczęli tam czytać wszystko. I policjant to powiedział rodzicom, że wasza córka, oni powiedzieli tak, że jeżeli jesteście ludźmi wierzącymi, to idźcie porozmawiać z kapłanem, bo człowiek, z którym ona pisze, jest satanistą. Tak powiedział. Tak powiedział policjant do tych rodziców. Zainteresujcie się własnym dzieckiem, idźcie porozmawiać z kapłanem, bo sobie najprawdopodobniej z tym nie poradzicie. Więc nie można też tak żyć w jakimś takim błogim przeświadczeniu, że dziecko, które ma ileś tam lat, prawda, czy nawet naście lat, że ono będzie miało w sobie tyle rozumu i oleju w głowie, żeby uniknąć tego, co może mu rzeczywiście zaszkodzić. I nie można być tak naiwnym, żeby twierdzić, że problem na przykład uzależnienia dziecka od seksu, od pornografii, od masturbacji, samogwałtu, to jest problem innych dzieci, nie moich dzieci. Bo często okazuje się, że właśnie jest to problem. Właśnie twojego dziecka. Tylko może ty tego nie widzisz, nie czujesz, nie potrafisz odczytać tych znaków, może nie masz na to czasu i tak dalej. Tutaj nie można być naiwnym. I trzeba bardzo konkretnego działania, bo tak jak powiedziałem, że im wcześniej zadziałasz, im wcześniej przyjdziesz z pomocą dziecku, tym lepiej. I to też nie jest tak, że dzieciaki nie oczekują tej pomocy. Owszem, ich pierwszą reakcją może być jakaś złość. Może być atak. Ale to jest reakcja, która jest formą obrony, bo one są przekonane, że ty będziesz chciał je ukarać za to zło, które je spotkało. Takie dzieciaki, dosłownie, które mają po 7 lat, 8 lat, potrafią przyjść i powiedzieć, że mają problem. Od tego się zaczęło moje działanie w kwestii ochrony dzieci, dosłownie. 2011-2012 rok. Taki mały brzdąc podchodzi do mnie po mszy świętej, takimi ślepiami patrzy na mnie i mówi, że proszę o pomoc, nie mogę przestać myśleć o seksie. Ja mówię, co ty mówisz? Kto ci to powiedział? On mówi, że jakieś obrazki widział w komputerze. Ktoś ci to włączał, sam sobie włączyłem. Proszę o pomoc, nie mogę przestać o tym myśleć. I od tego zaczęło się całe moje działanie. Ja po prostu w tym dzieciaku zobaczyłem cierpiącego Chrystusa, który mówi, ratunku na pomoc, ratujcie dzieci. Bo dorośli tego nie widzą, nie zobaczą, nie zareagują. Że czasami przez jakieś gry, przez jakieś bajki dzieciak wejdzie w coś, co później stanie się dla niego bardzo konkretnym cierpieniem. Z czymś, z czym on sobie nie poradzi. Krzyżem, który jak przygniecie, to ten dzieciak traci całkowicie radość swojego życia. I on nie chciał podejść do rodziców. To było znamienne. On powiedział, że nie pójdzie do rodziców, nie powie o tym. On się boi, lęka, że reakcja tych rodziców będzie no taka, jakiej się boi. Że on zostanie przez nich jeszcze dodatkowo ukarany. A tak czasami właśnie jest, że dzieciak coś nawywija i pierwsze, co go spotyka, kara. A tymczasem niestety, ale trzeba właśnie czegoś odwrotnego. No wielkiej miłości, ale też zdrowej, rozsądnej pomocy, no, która będzie zabraniem wam i czasu wolnego i będzie nieraz kosztowała wiele wyrzeczeń i tak dalej. Wszystko się już wtedy zmienia w życiu rodziców. Wszystko. Nie może być tak inaczej. No, ale to jest konieczne, żeby wyciągać dzieci, młodych ludzi z tego bagna, w którym żyją. A tego bagna nie brakuje, bo współczesna kultura robi wszystko, żeby zabagnić wasze dzieci, żeby je zniszczyć. Jeśli uważamy, że ci, którzy tworzą media dla dzieci, którzy piszą podręczniki, to są super wykształceni ludzie, którym zależy tylko i wyłącznie na dobru dziecka, to jesteśmy w wielkim błędzie. Bo dla wielu z nich to po pierwsze chodzi o kasę, o pieniądze, po drugie, żeby uzależnić te wasze dzieci od tych treści, bo za tym też będzie szedł jakiś dochód. Albo żeby wprowadzić dzieci właśnie w te przestrzenie seksualizacji, bo nie bez powodu jest kilka przestrzeni, które generują największe zyski. I to jest handel bronią na pierwszym miejscu, handel ludźmi, narkotykami i właśnie pornografia. Te cztery gałęzie generują największe zyski. Więc jeżeli taki mały dzieciak zostanie uzależniony od seksu, od pornografii, autoerotyki, to on będzie stałym klientem branży erotycznej, pornograficznej. Za tym idą konkretne pieniądze.
Ich nie interesuje, co stanie się z tym dzieckiem w przyszłości. Tak jak nie interesuje producentów narkotyków to, co będzie działo się z tymi ludźmi, którzy biorą narkotyki. Im to naprawdę wisi, tak nieładnie mówiąc, czy on umrze, czy się zachleje i tak dalej. Dla nich to jest po prostu pieniądz. To są tak zdemoralizowani ludzie. To są ludzie całkowicie opętani. To są ludzie całkowicie... Tam nie ma dialogu z takimi środowiskami. Uwierzcie, są środowiska, z którymi nie ma dialogu. Tam po prostu trzeba bardzo konkretnie działać. Są to środowiska, które trzeba oczywiście godziwymi środkami leczywa zwalczać. I są przestrzenie, w których też nie da się dialogować o tym, co jest dobre dla dziecka, a co jest złe. Wczoraj taki pewien znajomy wziął udział w jakiejś dyskusji w TVN-ie i wracał jak stłuczony pies, bo nic nie mógł właściwie tam powiedzieć, został całkowicie zmanipulowany i dziwił się, że tak się właśnie wydarzyło. A czy ty nie mogłeś przewidzieć, mówię do niego, że tak się właśnie wydarzy, że ty tam jesteś tylko figurantem, który ma stworzyć pozór jakiegoś pluralizmu, ale im nie zależy na tym, żebyś ty wszedł z nimi w dialog i żeby oni z tobą ten dialog nawiązali. Ty byłeś tylko takim instrumentem. To są przestrzenie, w których nie powinno się wchodzić i które po prostu powinno się zwalczać, oczywiście, jak powiedziałem jeszcze raz, godziwymi środkami. Jeżeli uważamy, że ze wszystkimi da się dogadać, to jesteśmy w wielkim błędzie. I to też jest bardzo konkretne wezwanie do was, jako do tych, którzy niedługo pójdą do wyborów. Są po prostu pewne środowiska, z którymi nie ma dialogu. To są ludzie, z którymi nie ma żadnej dyskusji o wartościach. Oni tylko mogą udawać, jak ten właśnie szatan, co przyszedł do ojca Pio, udawać, że on doskonale rozumie, co jest dobre, co jest złe i oczywiście wszystko jest neutralne, wszystko jest dobre i tak dalej. Ci ludzie naprawdę nie chcą, oni stwarzają pozor jakiegoś dialogu, ale tak naprawdę chcą tylko i wyłącznie naszego całkowitego podporządkowania się. Dlatego te środowiska typu gender, z nimi nie ma dialogów. To są ludzie, którzy chcą nas całkowicie... To są systemy totalitarne tak naprawdę. I oni takimi środkami przemocowymi chcą podporządkować sobie społeczeństwo, rodziców. I tak się dzieje. I tak się dzieje, że ci, którzy się sprzeciwiają, mają później bardzo poważne problemy. I to coraz częściej niestety dotyka także wielu ludzi, przedstawicieli i świata nauki, i Kościoła w Polsce. Tak więc... Bez wątpienia nie można powiedzieć, że te treści, które dzisiaj są oferowane, mogą sprzyjać rozwojowi dzieci i młodzieży, bo znaczna część absolutnie prowadzi do przeciwnego kierunku. Co więcej, one nie tylko mają generować zysk, ale także wprost tworzone są po to, żeby człowiek sprzeciwił się Bogu. Jakby twórcami tych treści, nie jakby, ale tak jest, twórcami tych treści są ludzie, którzy chcą wykształcić człowieka, który sprzeciwi się Bogu, żeby jak najszybciej przygotować go do łamania Bożych przykazań. I te dzieciaki od najmłodszych lat potrafią na przykład pielęgnować w sobie nienawiść do tego, co Boże. Nienawiść do tego, co Boże. Tak zostały zaprogramowane przez niektóre elementy kultury, że Bóg jest nie dość, że nie wart naszej miłości, ale że Bóg jest twoim przeciwnikiem. Takie jest myślenie niektórych dzieci. Rozmawiałem z takimi dziećmi. To jest bardzo poważny problem. Co one musiały oglądać? Co musiały czytać, żeby w sobie wyhodować aż tak wielką nienawiść do Pana Boga? Świat zawsze idzie o kilka kroków do przodu w tym, co złe, niż w tym, co dobre. I dlatego też od tego dzisiaj zacząłem. Musi nad nami być Pan Bóg, bo inaczej naprawdę stracilibyśmy nadzieję. I dlatego, jeżeli dzisiaj rodzice coraz bardziej widzą, że na przykład w kwestii jedzenia jest wiele rzeczy, które trzeba unikać, bo to szkodzi, rujnuje nasze zdrowie, to tak samo w kwestiach kultury musimy uważać, czym karmimy nasze dusze, nasze oczy, bo to wszystko zostawia w nas swoje ślady. I tutaj bardzo konkretny apel do was, jako do rodziców, nauczycieli. Jeśli będziemy karmili się tym, co dobre, to równocześnie będziemy bardziej uwrażliwieni na to, co złe i też będziemy w stanie przekonać dzieci do tego, co jest dobre. Ale jeżeli karmimy się jakimiś ochłapami, to nie dość, że później nie reagujemy na to, co jest złe, ale też coraz bardziej zostaje osłabiona nasza wrażliwość na to, co jest ewidentnie złe. To jest takie stopniowe przyzwyczajanie nas, osłabianie naszej wrażliwości, abyśmy nie reagowali na to, co później może zaszkodzić
kolejnym pokoleniom. Tak to jest wszystko skonstruowane. I jeśli na przykład, to nie jest zawsze i to nie jest zasadą, jakieś dziecko ma problemy z pornografią, to można powiedzieć jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ten problem dotyczy także na przykład ojca albo matki. Częściej ojca. Że to się znikąd nie wzięło. Że to jest jakiś system naczyń powiązanych. Bo tatuś kupił jakąś kablówkę, gdzie były jakieś programy i on miał do nich dostęp. No dzieciak też miał dostęp. Ileż razy ja słyszałem jako kapłan, kiedy dziecko mówiło, że o wielkim problemie i uzależnieniu od pornografii, że zaczęło się od jakichś płyt, filmów, kaset znalezionych czy gazet znalezionych w pokoju czy rodziców, czy ojca. I to był jakiś taki pierwszy haczyk. Że ktoś najpierw ten syf wprowadził w swoje własne życie i tym zaraził własne dziecko. Ale to jest już nic, bo to są teraz takie przykłady, że dzieci mówią, że na przykład ich ojciec ogląda w ciągu dnia pornografię czy erotykę i on się tym nie krępuje. On to ogląda normalnie w domu w ciągu dnia, czy tam są dzieci, czy ich nie ma. Dosłownie z takimi świadectwami niektórych ludzi się spotykam i to jest jakaś wielka bezradność. Ale jak taki człowiek może być, musi być zniewolony, żeby już nawet nie mieć w sobie tego wstydu, prawda? Żeby się chociaż ukryć z tym przed swoimi bliskimi i zupełnie otwarcie manifestować się z tym problemem i wymawiać swoim bliskim, przecież to jest naturalne, przecież to jest ludzkie i tak dalej. No, tak to wszystko zostało zaprogramowane, żeby od najmłodszych lat wpajać dzieciakom to wszystko, co jest brudne, co wprowadza je w tę przestrzeń zła. Nazywa się to nawet jakimś rodzajem edukacji, ale to my nie możemy stracić normalności. I może jeszcze jakąś resztką normalności reagujemy na takie wydarzenia, jakie miały miejsce wczoraj w Szczytnie. To jest właśnie informacja z wczorajszego dnia, kiedy 10-letnie dzieci w szkole musiały odpowiadać na pytania o seksie, prawda? I słusznie zadaje się pytanie, kto za tym stoi, kto to wymyślił, kto to zlecił. Czy takich ludzi spotkają później jakieś konsekwencje? A powinny dostać takie konsekwencje, żeby ci ludzie się nie pozbierali. I popatrzmy, jak społeczeństwo jest zastraszone, że nauczyciele bali się zareagować na końcu tego artykułu. Nauczycielki, do sprawy odniosła się dyrektor szkoły, która poinformowała, że ankieta została wstrzymana. Przy okazji przyznała, że ankieta niepokoiła ją, ale autorytet władz miasta sprawił, że nie zaprotestowała. Autorytet władz miasta sprawił, że nie zaprotestowała. Jaki autorytet? Oni nie mają żadnego autorytetu. Autorytety trzeba budować na wartościach, a nie na władzy zastraszeniu. To jest problem, że niestety często te władze tak trzymają zapyski tych swoich podwładnych, że tam nikt nie piśnie. Niestety nauczyciele to są najbardziej zastraszana grupa zawodowa, która daje sobą manipulować potwornie. Ja nie zmyślam, ja rozmawiam z nauczycielami, oni mówią, boimy się, nie odezwiemy się. Ja też mam pracę, której nie chcę stracić. To jest bardzo trudna praca, ale no odrobina przyzwoitości nakazywałaby jednak zaprotestować. I co mówi ta pani dyrektor? W końcu przyszła informacja z urzędu, żeby przestać wykonywać tę ankietę. Pytania przeglądałyśmy wcześniej i nie będę ukrywała, że nas zaniepokoiła ich treść, ale polecenie jej wykonania przyszło z Urzędu Miejskiego. Jesteśmy młodymi dyrektorkami i chciałyśmy je uczciwie wykonać, przekazała dyrektor Katarzyna Ulatowska w rozmowie z portalem. Ja nie chcę oceniać tej pani dyrektor nauczycieli, ani nauczycielek, chociaż ocena ciśnie się na usta, że to było złe postępowanie i trzeba było zareagować. Złe uczynki należy nazywać po imieniu. Ja nie oceniam tych pań, tylko zło, które się dokonało przez ich zaniechanie. I trzeba to też napiętnować społecznie. I to też jest taki instrument, z którego niestety nie korzystamy, a powinniśmy. Właśnie ta zdrowa reakcja społeczna, napiętnowanie społeczne błędów osób, które pełnią funkcje publiczne. To jest nasz obowiązek. Mamy do tego prawo. I trzeba z tego prawa korzystać, wyciągać to na wierzch, nie pozwolić, żeby to zostało zamiecione, bo niestety nasze społeczeństwo później ma bardzo krótką pamięć i ciągle u władzy są ludzie, którzy mają dosłownie nieraz krew na rękach. Ale w tym przypadku nie tylko przejmować się autorytetem jakiegoś tam urzędnika, prawda, pana wójta, burmistrza, ale pomyśleć o tym autorytecie, który jest trochę wyżej. Może czasem lepiej stracić pracę, ale zachować swoją duszę. Bo ja nie wiem,
Ja nie wiem, nie wiem. Ale Pan Bóg chyba tego nie zostawi tak. Pan Bóg tego nie zostawi, tego błędu. No chyba, że przyjdzie otrzeźwienie i w konfesjonale ktoś się z tego wyspowiada, że dopuścił właśnie do takiego zła. Choć mógł temu złu położyć tamę. My ciągle myślimy, że ktoś polecił i ja tylko ten rozkaz wykonywałem. No tak się tłumaczyli hitlerowcy w czasie sądów, które ich później spotykały. Myśmy tylko wykonywali rozkaz. To jest żadne tłumaczenie się. Tak więc w takich sytuacjach, kiedy takie zło dotyka dzieci, kiedy zadaje się dziesięciolatkom pytania, czego obawiasz się najbardziej przy uprawianiu seksu, jak myślisz, ilu twoich rówieśników ma pierwszy stosunek za sobą, jaki wiek jest odpowiedni, by rozpocząć współżycie seksualne, to tacy ludzie powinni sami podać się do dymisji, a jeżeli tego nie zrobią, to powinno to na nich wymusić społeczeństwo. I tam powinno się odbywać w Szczytnie dzisiaj pikiety przez cały dzień, dopóki ta sprawa nie zostanie rozwiązana. To, jak my jako społeczeństwo zrobiliśmy się naprawdę tacy obojętni na tego rodzaju zło, jest tylko zachętą dla tych, którzy za tym stoją, bo to ktoś musiał zaprogramować. To była pewnie czujka wypuszczona na to, czy my potrafimy zareagować odpowiednio jako społeczeństwo. Słucham? Tak, rozpoznanie. No tak to właśnie dzieje. Rozpoznanie pola. No, według mnie tej reakcji praktycznie poza katolickimi mediami to nie ma. A pytanie o lokalne społeczeństwo. Jeśli nie, to będziemy niestety świadkami sytuacji, w których dzieci w czasie lekcji w szkole będą zmuszane do kontaktów z paniami edukatorkami, które będą je właśnie w taki sposób szkoliły, prawda, czym jest edukacja seksualna i tak dalej. Kiedy ja te obrazki pokazałem moim znajomym, których dzieci też chodzą do szkoły, gdzie podobna sytuacja miała miejsce, to oni obydwoje podskoczyli po prostu. Powiedzieli, co to jest? Co to jest? Gdzie był dyrektor tej szkoły? Jeżeli to są jakieś zajęcia prowadzone przez jednostki zewnętrzne, to dyrektor musiał wydać na to zgodę. A jeszcze wcześniej to powinno być zaopiniowane przez Radę Rodziców. Czy ktoś na to wyraził zgodę? Jeżeli tak, to ci ludzie w ogóle powinni się z miejsca poddać do dymisji. No, ale właśnie pytanie o rodziców. Jeżeli rodzice sami zapisują czy tłumaczą, że to jest dobre, że tak powinno właśnie być. Jak ludzie zostali przeorani, jeśli chodzi o wartości, jeżeli uważają, że to są w porządku sytuacje, kiedy obcy ludzie wprowadzają dzieci właśnie w takie przestrzenie. To ja cały czas wracam do tego przykładu, który mówię na takich prelekcjach, kiedy to też to miało miejsce w 2012 roku i to dosłownie było tydzień po tej sytuacji z tym małym dzieckiem. Przyszedł do mnie inny chłopak, już trochę starszy, piąta klasa podstawówki i mówi, że ma pewien problem, bo w szkole na godzinie wychowawczej były dwie panie, studentki, które mówiły im o dorastaniu, pokazywały zdjęcia, jak się zmienia ludzkie ciało, ciało chłopaka, dziewczyny. Mówił, że na tych zdjęciach byli rozebrani chłopcy, dziewczęta. Te panie mówiły, że będziecie się zakochiwać, chłopcom będą podobać się dziewczynki, dziewczynkom będą podobać się chłopcy, ale też chłopcom mogą podobać się chłopcy i dziewczynkom mogą podobać się dziewczynki. To jest dobre, naturalne. I pokazywane były zdjęcia, kiedy nadzy dwaj panowie dotykali się w miejscach intymnych i podobnie dwie dziewczyny. I on mówił, że po pierwsze, to on nie chce tych obrazów. On chce o nich zapomnieć. On powiedział, że nie chcę myśleć, bo mi te obrazy wracają. Ja ich nie chcę. I później mówił, że boję się podchodzić do moich kolegów, bo boję się, że ja się w nich zakocham. Ja nie chcę się w nich zakochać. Jest jakaś są naturalne odruchy nawet wśród takich dzieci. One się bronią przed czymś takim. Ale właśnie znowu pytanie, gdzie byli ci rodzice? Ja nie słyszałem w tym mieście, żeby ktoś zrobił aferę. Z tego tytułu, że w szkole na godzinie wychowawczej, gdzie uczęszczają wszyscy uczniowie, przedstawiono uczniom tego rodzaju zajęcia. 2012 rok i rok później pojawiła się informacja, że jeszcze ówczesna władza, Platforma Obywatelska z Lewicą chciała wprowadzić standardy edukacji seksualnej w szkołach, gdzie ta edukacja miała być prowadzona już na poziomie szkół podstawowych i jeszcze wcześniej w przedszkolach, gdzie dzieci no właściwie miały wchodzić w tę tematykę, która wcześniej pojawiła się w ankiecie, o której wcześniej mówiłem, gdzie dziecko miało uczyć się dotykania własnego ciała tak, żeby to rodziło przyjemność, masturbację we wczesnym dzieciństwie, żeby to nie było jakieś gołosłowa, to fragmenty tego programu, gdzie to wprost jest napisane właśnie tutaj dotycząca dzieci z przedszkoli, radość i przyjemność dotykania własnego ciała, masturbacja we wczesnym dzieciństwie, odkrywanie własnego ciała i własnych narządów płciowych.
I tak dalej. Zadowolenie i przyjemność dotykania własnego ciała, masturbacja, autostymulacja, stosowny język seksualny. U dzieci, w pierwszych klasach szkoły podstawowej, stosowny język seksualny. Przyjaźń, miłość w stosunku do osób tej samej płci. Zaburzenie nazywamy normą, którą później wmawiamy dzieciom. Czy już rozum zasnął? Czy już wszyscy są tak zastraszeni, że boją się zareagować? I właśnie sytuacja, w której to dotyczy tego przedziału wiekowego, ale nawet i dwukrotnie większego, musi budzić nasz bardzo poważny sprzeciw. Także jak powiedziałem, mamy do czynienia z ideologią, która jak walec idzie przez świat, bo to dotyczy właściwie całego świata i kraje, które się temu sprzeciwiają, spotykają bardzo poważne reperkusje, przede wszystkim ekonomiczne i dlatego też rządy, także krajów prawicowych, jeśli się jednoznacznie nie opowiedzą przeciw temu, to z pewnością środkami ekonomicznymi zostaną zmuszone do choćby częściowej zgody na to, żeby tego typu działania miały miejsce. Niestety coś takiego ma miejsce w Polsce teraz. Że nawet obecny rząd, który mieni się prawicowym, dopuścił pewnego rodzaju działania środowisk genderowych na terenie naszego kraju, które to powinno być już z gruntu zakazane, właśnie dla tej chwili ciszy, spokoju, bo inaczej zostaną nałożone bardzo konkretne sankcje na nasz kraj, których po prostu nie przetrzymamy. No, może by jednak warto chwycić różańca i jeszcze mocniej wezwać Boga, żeby tymi nadprzyrodzonymi środkami mógł zadziałać w sytuacji, kiedy już po ludzku nie potrafimy sobie z czymkolwiek poradzić. Tak więc są społeczeństwa, które nie dają się terroryzować i skutecznie wyeliminowały tego typu działania, widząc, że niesie to ze sobą bardzo konkretne złe owoce społeczne, na przykład wzrasta ilość narodzin dzieci, związków małżeńskich trwałych, że to generuje bardzo konkretne problemy z dziećmi, z młodzieżą, która na przykład uzależniając się od seksu, pornografii, narkotyków, alkoholu jest niezdolna do tego, by pracować, podejmować pracę zarobkową, dlatego ściąga się gdzieś imigrantów, bo inaczej nie da się tam realizować jakichś podstaw ekonomicznych, ale to samo właśnie usiłuje się wprowadzać do Polski, która nie zna owoców i skutków legalizacji tego, co jest złe. A legalizacji żądają coraz większych praw dla par homoseksualnych, łącznie z adopcją dzieci. Nawet pojawiły się już takie hasła, żądamy legalizacji związków pedofilskich, jak to miało miejsce w czasie Parady Równości w Łodzi w 2013 roku. Dokładnie te same środowiska będą nakręcały społeczeństwo przeciwko Kościołowi, księżom, wmawiając im, że problem pedofilii jest tylko i wyłącznie problemem tego środowiska, a równocześnie tam, gdzie pedofilia kwitnie, tam zupełnie nikt się tym nie interesuje. I to jest właśnie, jak widzimy, bardzo konkretny przejaw, jak bardzo te siły demoniczne wpływają na nasze społeczeństwo. Myślę, że tutaj nie trzeba zbyt wiele szczegółów w tym temacie omawiać, bo po prostu zdajemy sobie sprawę z tego, że pokazywanie tego to jest właściwie przedstawianie spraw, które są oczywiste na tym etapie, na którym jesteśmy. I w tym społeczeństwie zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie dzieci nie potrzebują lekcji z seksu, ale potrzebują żywej miłości, miłości rodziców, zainteresowania ze strony rodziców. Nie potrzebują jakichś protest typu telefon komórkowy, internet, żeby to dziecko się czymś zajęło, tylko właśnie uwagi obojga rodziców, ich wzajemnej miłości. I dlatego też to, co najlepszego możemy zrobić dla ochrony tych dzieci, to po pierwsze zainwestować we wzajemną miłość i uchronić dzieci przed skutkami wzrastania w takim społeczeństwie. Takimi jak uzależnienie od pornografii, nawet małych dzieci, jak mówią psycholodzy, 7-8-letnie dzieci, niestety już mają bardzo konkretne objawy uzależnienia od pornografii. Później przemocy seksualnej wśród dzieci i młodzieży. Coraz więcej dzieci z tego powodu zostaje usuwane ze szkół. Często też niestety, to ma miejsce w Polsce, dyrektorzy, wychowawcy nie wiedzą, jak radzić sobie z taką formą przemocy. Jeżeli się pojawi w klasie, w szkole, na przykład jakieś dziecko rozpowszechnia pornografię wśród innych dzieci. To jest taka sytuacja, która miała miejsce tutaj niedaleko. Więc to są sprawy nowe, ale trzeba umieć się jakoś spotkać i porozmawiać na ten temat, jak reagować, bo tych dzieci po prostu będzie coraz więcej. Jak reagować na tą całą kulturę
w której dzieci się poniekąd w cudzysłowie legalnie interesują właśnie typu muzyka, która bardziej, coraz bardziej nacechowana jest właśnie tą seksualnością, epatowaniem tym, co zmysłowe. Jak przeciwdziałać pewnym modom wśród dzieci i młodzieży, o których nawet rodzice nie mają pojęcia. Typu jedną z mód jest to, że dzieci wysyłają swoje, młodzi ludzie rozsyłają swoje roznegliżowane, nagie zdjęcia do rówieśników. No, problem polega tylko na tym, jeżeli te dzieci gdzieś wypłyną w jakieś środowisko dalsze niż to, do którego zostało skierowane, to jest wielki dramat w życiu takiego dziecka, młodego człowieka i niestety popycha ich często do prób samobójczych albo do samobójstwa. Bo dziecko wie, że jego nagie zdjęcie gdzieś tam wypłynęło i one często są szantażowane właśnie tymi zdjęciami, które gdzieś tam wysłały. Jak przeciwdziałać kulturze, która wmawia młodym ludziom, często dzieciom, dorastającym dzieciom, że twoja atrakcyjność nie jest związana z tym, co potrafisz, czego się nauczyłeś, od talentu, pracowitości, tylko od twojej atrakcyjności fizyczno-seksualnej. I młode dziewczynki są przekonane, że one muszą w wieku przynajmniej tam 10 lat już pocałować się z kilkoma chłopakami, mieć przynajmniej tego jednego chłopaka. I rodzice na to dają przyzwolenie, że tam dziewczyna, która jest w 6 klasie szkoły podstawowej, chodzi już na randki z jakimś starszym o rok czy o 2 lata chłopakiem, nie domyślając się nawet, że ten chłopak już jest po uszu utopiony w pornografii i on będzie zmierzał do tych działań, które naoglądał się w filmie pornograficznym. A dla rodziców, no, trzymają się za rączkę, są grzeczni, prawda, no, ma dziewczyna prawo do pierwszej miłości. No, może ileś tam lat temu to było takie oczywiste, że oni się nie skrzywdzą. Dzisiaj to już nie jest takie oczywiste i raczej to pójdzie właśnie w stronę wzajemnego się krzywdzenia. Tak jak zresztą jest to zabawą już wśród o wiele starszych idoli, którzy właśnie poprzez krzywdzenie siebie nawzajem seksualne, to jest właśnie miara ich wartości, na ile potrafię z premedytacją skrzywdzić kogoś. Uwieść i skrzywdzić. Nie jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby mówić o tym i wskazywać na to, co jest złe, bo tego się domyślamy, ale raczej pokazać, jak temu przeciwdziałać, więc z pewnością potrzeba tych przestrzeni przyjaznych dzieciom. I tak jak powiedziałem, i do tego trzeba wracać, musicie tworzyć takie bardzo silne stado połączone wartościami, modlitwą, ale takie, które będzie się interesować szczególnie tymi z peryferiów. Tymi, do których no, dzisiaj nie mamy ochoty wychodzić, bo to niestety będzie zawsze wylęgarią tego, co będzie niszczyć później te słabsze jednostki z tych wspólnot, silniejszych wspólnot. Więc wychodzić właśnie tam, gdzie przeczuwamy, że to zło może zaistnieć. I dobrze, żeby te wspólnoty, one były skoncentrowane wokół parafii, wokół kościoła, żeby niejako w sposób naturalny wyrastały właśnie z Pana Boga, który jest źródłem każdego dobra. Ale pamiętajmy, że tą przestrzenią najbardziej przyjazną dzieciom ma być rodzina. Rodzina, w której jest miejsce na miłość ojca, matki. I dzieci to widzą. To jest bardzo dobre, kiedy dzieci widzą wzajemną czułość między rodzicami. Ale jeżeli widzą tylko i wyłącznie, jak rodzice się kłócą, przeklinają, to może być tak, jak pewna dziewczynka, z którą kiedyś miałem okazję rozmawiać, że ona dostała takie widzenie. Takiego węża, który jakby z ziemi wyłania się i chce udusić rodziców. Że w momencie, kiedy oni się kłócą, to taki wąż po prostu wstaje między rodzicami i zaczyna ich pożerać. Tak czasami właśnie jest. Dlatego ta dobra rodzina, inwestycja w rodzinę, to jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Jeżeli dzisiaj mówimy o tym ogólnoświatowym trendzie walki z duszą chrześcijańską, to przede wszystkim to jest walka z chrześcijańską rodziną. Zachęcam was i odsyłam do pewnej konferencji, którą niedawno powiedziałem w Anglii. Ona jest dostępna w internecie na kanale, który prowadzę. On się nazywa RCTV. To jest jedna z ostatnich konferencji. Rodzina jako źródło ewangelizacji. I właśnie tam jest cała konferencja właśnie poświęcona temu, jak wiele dobra może uczynić rodzina, która po prostu będzie realizowała swoje zadania. Czyli będzie się kochać, świadczyć sobie wzajemną pomoc. Jak to oddziaływuje na ludzi dookoła, na sąsiadów, na całe społeczeństwo. Ja to mówiłem do Polaków mieszkających w Anglii i do Anglików. I oni przyznali mi rację, że jeżeli oni się kochają, tworzą normalne małżeństwo, to oni naturalnie przyciągają dookoła tych, którzy są, którzy ich znają i oni się zaczynają interesować nie tylko ich życiem, ale ich wartościami. I to prowadzi ich do Pana Boga. Tak więc nawet nie przeczuwamy, jak bardzo
odnowieniem duchowym i wartościującym jest trwanie w dobrym, pielęgnowanym codziennie związku małżeńskim. To jest bez wątpienia to zadanie, które Pan Bóg chce, aby rodzice realizowali. I oczywiście też potrzeba wchodzić w te przestrzenie, w których znajdują się dzieci i w których spędzają dużo czasu. I dlatego też musicie interesować się tym, co dzieje się w szkole. Katolicy, zaangażowani rodzice powinni zasiadać w trójkach klasowych, w radzie szkoły. Nie dawać zezwolenia na to, by do szkoły byli zapraszani ideolodzy gender czy ci, którzy chcą wasze dzieci deprawować. Jedną z form ochrony dzieci przed tego rodzaju działaniami są oczywiście oświadczenia rodzicielskie, które macie prawo składać i poinformować władze szkoły, że nie wyrażacie zgody na to, żeby wasze dzieci uczestniczyły w jakichkolwiek zajęciach, w których mogą pojawić się elementy edukacji seksualnej, czy też w ogóle jakieś antydyskryminacyjne, bo to dzisiaj też nie jest tak nazywane wprost, że to jest edukacja seksualna, tylko najczęściej mówi się, że to są zajęcia antydyskryminacyjne. Najpewniej tam chodzi o jakiś rodzaj zakamuflowanej demoralizacji dzieci, wprowadzania choćby właśnie w kwestii związane z homoseksualizmem i mówienie, przekazywanie im nieprawdy. Takich oświadczeń rodzicielskich w internecie jest dużo i w ogóle takich instruktaży, co może uczynić rodzic na terenie szkoły, by ochronić swoje dziecko. Szczególnie celuje w tym stowarzyszenie Ordo Iuris. Polecam. W internecie wejdź sobie na stronę Ordo Iuris i tam każdy może uzyskać takie materiały, prospekty, broszury, opracowania, co my możemy uczynić w szkołach jako katolicy, nauczyciele czy rodzice. No i oczywiście bardzo ważne jest wspieranie środowisk, które promują czystość. Jednym bez wątpienia z takich najbardziej prężnych w Polsce jest Ruch Czystych Serc. Zazdroszczą nam tego za granicą i tam, gdzie się pojawiam, to często pojawia się też to pytanie, a co zrobić, żeby u nas taki Ruch Czystych Serc zaistniał. No to jest oczywiście zadanie dla kapłanów, ale popatrzmy, że ten Ruch Czystych Serc to jest sprawa oddolna, że to właściwie sami młodzi ludzie domagali się, żeby w czasie wakacji mogli pojechać gdzieś na jakieś rekolekcje, gdzie mogliby usłyszeć coś o tym, jak dorastać, o tej profilaktyce seksualnej, o tworzeniu normalnych związków małżeńskich między mężczyzną, kobietą. Po prostu usłyszeć podstawy katolickiej etyki dotyczącej małżeństwa, rodziny czy prokreacji. Młodzi po prostu chcą dzisiaj tej prawdy i potrzeba tworzyć im takie przestrzenie. Dość powiedzieć, że jest ciągle więcej chętnych na te rekolekcje niż możliwości przyjęcia. Tak więc spora rzesza młodych ludzi jest zainteresowana, nie może wziąć w tym udziału. Jaki problem, żeby coś takiego tworzyć właśnie tutaj? Więc to jest też jakaś bardzo konkretna wskazówka, z którą należy dzisiaj wychodzić do drugiego człowieka. Czy są jakieś pytania? Czy ktoś rozważał, żeby wprowadzić taką formę, żeby do szkół w ogóle nie wpuszczać obcych ludzi? Przecież nauczyciele są kwalifikowani i jak ja chodziłam do szkoły, to nikt nigdy nie przychodził, żeby wyręczać nauczycieli w przekazywaniu choćby informacji z wychowania. Takie informacje, na przykład dotyczące sfery seksualnej, powinni przekazywać dziecku tylko i wyłącznie rodzice, ewentualnie osoba, którą sam rodzic wskaże i uzna za kompetentną. To po pierwsze. Po drugie, do szkoły teoretycznie może być zaproszony do dzieci tylko i wyłącznie człowiek, który uzyska rekomendację, czyli za wiedzą i za zgodą dyrektora. On niejako odpowiada za to, kto pojawi się w szkole i co będzie mówił do dzieci. Rodzic też, dyrektor ma też obowiązek skonsultować to, kto pojawi się w szkole z zewnątrz, z radą rodziców. Z radą rodziców. Więc dobrze byłoby, żeby po prostu wejść w kontakt z radą rodziców, aby też informowała was o tych działaniach, które mają pojawić się w szkole. Także taka jest procedura. Taka jest procedura. W szkole może się pojawić tylko i wyłącznie ten, kto uzyska zgodę dyrekcji i pan dyrektor powinien to skonsultować z radą rodziców. Tak to teoretycznie wygląda. Jest następne pytanie. Tak, proszę. Szczęść Boże, Aneta Sidor. Ja mam takie pytanie, ponieważ walczę troszeczkę z dziećmi. Nie wiem, czy to z dziećmi mam walczyć, czy z nauczycielami pewnie bardziej, bo dzieci nic nie wywalczą.
Chodzi o lektury, które są w szkołach w tej chwili. Już mi dziecko w szóstej klasie mówi, że w przyszłym roku będzie przerabiało Harry'ego Pottera. Mówi, mamo, ja nie chcę tego czytać, ale co mam zrobić, dostanę jedynkę. No mówię, trudno, dostaniesz jedynkę. Natomiast czy można w końcu to ukrócić? Bo te lektury, które w tej chwili są, są tak wydziwiane, tak wymyślane. Nie ma starych lektur, które kiedyś były naprawdę bardzo fajne i wartościowe. No po prostu tak dziwne, już nie mówię o tym, że w bibliotekach w ogóle ich nie ma, tylko trzeba po prostu kupować. No zgadza się. I dlatego też trzeba korzystać z tego prawa, mianowicie, że pani ma obowiązek i prawo dowiedzieć się, jakie lektury będzie omawiało dziecko z wyprzedzeniem, prawda? Jeżeli pani uzna, że jakaś lektura jest szkodliwa, na przykład ze względu na wartości, które pani podejmuje, wierzy, to ma pani prawo oczekiwać, że nauczyciel zaproponuje coś w zamian, jakąś inną lekturę. On w klasie, jeśli dyrektor się na to zgodzi i wyraził zgodę na realizowanie takiego programu, no to może omówić Harry'ego Pottera czy cokolwiek innego. Ale pani ma prawo oczekiwać, że on nie dostanie jedynki, że nie będzie napiętnowany przez panią, która jest nauczycielką, tylko że ona zaoferuje coś w zamian, jakąś inną lekturę. Tak przynajmniej by to wyglądało w przypadku jakiejś cywilizowanej szkoły. Ale na przykład na Zachodzie to już jest niemożliwe. Na Zachodzie to jest niemożliwe. I dosłownie kilka dni temu miałem maila, w którym matka musiała stoczyć prawdziwą batalię z dyrekcją szkoły w Anglii o Harry'ego Pottera, bo tam nie tylko chodziło o omówienie lektury, ale całe wejście w taki magiczny świat. Oni tam zwiedzali jakieś miejsca związane z Harrym Potterem i nawet miała być zaproszona do szkoły profesjonalna wróżka. Też takie właśnie wejście w ten przemysł, bo to jest przemysł. Ludzie się uzależniają później od wróżek w dorosłym życiu, nie potrafią podjąć żadnej decyzji bez konsultacji z wróżką. I w pewnym momencie ona dostała ostrzeżenie, że pani działania są tak szkodliwe, bo blokuje pani dostęp dziecku do czegoś tak atrakcyjnego, że my zastanawiamy się, czy nie wszcząć przeciwko pani procedury o odebranie praw rodzicielskich. Tak to wygląda na Zachodzie. Więc no w Polsce jeszcze na szczęście tak nie jest, ale reagować trzeba. I tutaj pamiętajcie o jednej zasadzie. Nie działamy w pojedynkę. Jeżeli pani na przykład nie życzy sobie, żeby pani dziecko omawiało taką lekturę, to spotkać się jeszcze z innymi rodzicami, którzy myślą podobnie i wtedy podjąć rozmowę z taką panią. I dobrze byłoby też jednak pokazać jakieś bardzo konkretne, merytoryczne argumenty, dlaczego jednak taka lektura nie powinna się znajdować w szkole i być omawiana u dzieci, które później nie potrafią sobie poradzić z lękami, które narosły na gruncie tej lektury. Bo ona z księgi na księgę epatuje coraz bardziej przemocą, ciemnością. Tak jak powiedziałem, tworzy lęki, których w pewnym momencie dziecko nie potrafi w sobie opanować. I to jest później bardzo poważny problem. Oczywiście jeszcze argumenty z religii, że wielu młodych ludzi autentycznie zafascynowało się działaniami magicznymi, czarami pod wpływem Harry'ego Pottera, co dla nas katolików jest zawsze grzechem ciężkim. I ten argument powinien wystarczyć, żeby taki rozumny nauczyciel uszanował pani decyzję jako katoliczki, że pani sobie nie życzy, żeby dziecko czytało lekturę, która w sposób pozytywny ukazuje to, co jest w religii katolickiej grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Także taka odpowiedź. Jest następny. To jest kilka pytań, ale postaram się tak streścić, żeby... A więc moje pierwsze pytanie dotyczy tego, dlaczego w Polsce nie mamy tego, co na przykład jest w Anglii i w innych krajach, to znaczy przygotowanie do osób pracujących z dziećmi i z ludźmi ogólnie, jest specjalne szkolenie, taka osoba jest sprawdzana, czy może pracować z ludźmi. Ja byłam w Anglii 4 lata i taką procedurę przeszłam bycia sprawdzoną. To w Polsce już dawno też powinno być. I to jest coś, co akurat dobrego możemy się nauczyć od tam, gdzie twierdzimy, że jest tylko źle. Druga rzecz, jeżeli chodzi o Anglię, to są tam szkoły katolickie i ludzie wierzący, którzy chcą po chrześcijańsku wychowywać swoje dzieci, naprawdę mają taką możliwość. A kolejna rzecz, jeżeli chodzi o nas, Polaków, katolików, to tak naprawdę, jeżeli nie będziemy głośno mówić nie, no to ci, którzy pieniądze bardzo duże na to przeznaczają,
przez to, że głośno krzyczą swoje argumenty albo pseudoargumenty, no za pomocą pieniądza wygrają swoje batalie. I to, co ja widzę jako osoba i młoda, i przyszła mama, mam nadzieję, i jako obywatel tego kraju, to po to mamy projekty obywatelskie, jesteśmy przed wyborami i nasi politycy muszą się liczyć no, z obywatelami, czy im się to widzi, czy nie, czy mają swoje biznesy, czy nie. I warto o tym pomyśleć, bo tak, w kupie jest siła, a pojedynczo to każdy może się jednak bać. I ja akurat nie należę do osób, które się boją, ci, którzy mnie troszkę znają, to o tym wiedzą. Natomiast w kupie jest siła, proszę mi wierzyć, i razem możemy dużo, nie? Pozdrawiam. Ja wrócę do tego pytania właśnie o... No to nie jest jakby do księdza pytanie, nie? Tylko do pytania tych, którzy jakby przygotowują osoby do pracy z dziećmi i z ludźmi, nie? Dlaczego my nie mamy tych procedur? Podstawy weryfikacji, czy ktoś nadaje się do pracy z dziećmi, one teoretycznie mają zostać zrealizowane już na etapie studiów i praktyk, że osoba prowadząca praktyki powinna wziąć pod uwagę to, czy dana osoba ma taką predyspozycję do pracy z dziećmi, więc może to nie jest wprost zwerbalizowane, ale gdzieś tam jakieś formy tej weryfikacji się odbywają. Być może jednak są na tyle niedoskonałe, że rzeczywiście kontakt z dziećmi mają osoby, które absolutnie nie mają do tego żadnych predyspozycji. Ale i tu się sprzeciwię, jeżeli chodzi o tą Anglię, chociaż pewnie są różne instytucje, które prowadzą tego typu szkolenia i może jest jakaś instytucja, która robi to dobrze i może pani tam przeszła dobre szkolenie, ale jako kapłan, który dość często tam jeździ i spotyka się, rozmawia, wiem, że tam jednak istotą nauki czy wyrażania zgody na pracę w szkole, w placówce edukacyjnej jest posiadanie właściwych poglądów. I muszą to być poglądy choćby właśnie takie, które wspierają gender i tak dalej. Tak niestety też często bywa w Polsce, szczególnie na uniwersytetach, gdzie osoba, która sprzeciwia się na przykład dzisiaj ideologii gender, nie ma szansy na karierę naukową. I tam zostają blokowane wszelkie ścieżki, które pozwoliłyby na jakiś awans. I tutaj można by podać wiele przykładów konkretnych nazwisk, które to potwierdzą. Zachęcam, bo wiem, że tu będzie ksiądz profesor Gus, ale nie tylko. Chrostowski właśnie, można ich spytać, to oni bardziej kompetentnie to potwierdzą. A więc to jest dzisiaj problem, nie kwestia predyspozycji, ale tego, czy ktoś myśli tak, jak ma myśleć. To jest pierwsza rzecz. Kolejna, tak, w Anglii są szkoły katolickie. Tak, wiem, spotykałem się z rodzicami, którzy usuwali dzieci z tych szkół katolickich, bo im nie odpowiadało to, że w szkole katolickiej był omawiany Harry Potter, że w szkole katolickiej był Halloween i że w szkole katolickim Boże Narodzenie wyglądało tak, że to był ekumeniczny żłóbek, ale do tego stopnia ekumeniczny, że tam nie tylko, że przedstawiciele różnych religii stali obok żłóbka na równi z Panem Jezusem, ale że była makieta wielkiego UFO i że nad tym UFO był napis Christmas in Space, prawda? Święta w kosmosie, w szkole katolickiej, żłóbek. No, śmiechu warte. Więc to, że to są szkoły katolickie, to jeszcze nic nie znaczy. Owszem, pewnie są też szkoły katolickie, które no, tak rzetelnie, uczciwie prowadzą te zadania, ale też no, nie brakuje takich, tylko które z nazwy są katolickie. I ten sam problem jest też w Polsce. W Polsce mamy ten sam problem też. No, ale oczywiście w Anglii też dzieje się wiele dobrego, szczególnie wśród Polonii, która no, próbuje się gdzieś tam zrzeszać i to jest odpowiedź na kolejne jako pytanie czy stwierdzenie, że w kupie siła i dlatego powoli udaje im się przewalczyć pewne sprawy, prawa. Zresztą oni tylko się przypatrują, co robią muzułmanie i to skutecznie, prawda, chroniąc na przykład swoje prawa. Że oni tam kupą nacierają na te lokalne władze i naprawdę no, muzułmanin ma większe prawa w angielskiej szkole niż katolik. No bo oni się tam ich po prostu boją się tej masy. No więc może my też tak powinniśmy tutaj działać. Oczywiście zgodnie z wszelkimi procedurami, prawem, godziwie, ale zrzeszać. Tego się boją nasi przeciwnicy. Dobrze, myślę, że to już ostatnie pytanie będzie, bo nie ma. Brak? Tak. Dobrze, definitywny. To pomódlmy się może na koniec. Tych trudnych w sumie spraw, ale myślę istotnych dla właściwego odnalezienia się w tym trudnym świecie. No, jak sygnalizowałem, to nie jest powiedziane zbyt dużo. Można było wiele więcej, ale jesteśmy tutaj też po to, żeby po prostu
uwierzyć w to, że Bóg jest ponad tym wszystkim i że w tych szczególnie trudnych czasach mamy być bardzo blisko Pana Boga sercem i duszą i ciałem. Nasza wiara nie może być fasadowa, nie może być na pokaz, ona musi być szczera, prawdziwa. I prośmy Pana Boga o to, żebyśmy mieli oczy otwarte na to zło, które dzieje się wokół nas, ale serca mocno przy Panu Bogu. I wtedy możemy czuć się bezpiecznie i realizować nasze zadania, które Pan Bóg nam powierzył. Prosimy o szczególne wstawiennictwo i opiekę Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas zadawaj. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie Jezus Chrystus. Ufamy.